czy nie działa? To jest pytanie. Powinno działać. A jak jest w istocie, to zaraz zobaczymy. Wejdźmy u siebie na Twitcha, zobaczmy, czy wszystko działa, czy są jakości. Jestem przyzwyczajony, że są, więc jakby ich nie było, to zacząłbym się martwić. Nawet już poszło. Żyć, nie umierać. Czy jakoś tak to szło? Raczej umierać. Wszyscy wiemy, że będę umierać. I tutaj nie ma absolutnie żadnej innej opcji. Cześć, Tipus, cześć, Sebastian. Opowiem wam świetny żart na początek streama. Nie będę zło rzeczy na tego. Mam nadzieję, że moje poczucie humoru bardzo się wam spodobało. Najgorsze jest to, że absolutnie jestem w stanie uwierzyć, że nie będę kurwił tu i ówdzie na X7, ale musiałbym się naprawdę bardzo mocno kontrolować. Cześć, Cielo. Dobra, ważne pytanie na dziś. Jako że gramy we wspaniałą japońską wersję. Że przyszliście zobaczyć, jak cierpię. Nie spodziewałem się absolutnie niczego innego, szczerze mówiąc. No nie oszukujmy się. Które ustawienia są od czego? To nie, to... To jest siła wibracji. To jest poziom trudności. Obecnie jest na normalnym. Te dwie opcje na pewno są od automatycznego, tylko nie jestem pewien, która jest. Ta będzie od ładowania, ta będzie od autofire'a po prostu. To nie pe. A, to jest w ogóle czysto wibracja, to jest siła wibracji. Dobra. Cześć, Oxide. Dobra, co tutaj? Tutaj mamy kontrolki. Wydaje mi się, że kontrolki mam takie jak trzeba. Pod R-ką jest dash. Pod B jest skok. Tych dwóch nie jestem pewien, najwyżej będę w trakcie gry przerzucał. Te dwa to jest kamera lewo-prawo. Cześć, Damian. Pod X mam namierzanie, to zastanawiam się, czy nie zmienić na R-kę. Wydaje mi się, że może być łatwiej pod R-ką niż pod X-em. Cześć Zoro, cześć Samaraju. Bo pod R-ką obecnie mam zmianę postaci. Czyli co najwyżej te dwie rzeczy mógłbym zmienić wtedy. Bo święta nie chcę mi się ćwiczyć, znam uczuć. Ale biorąc pod uwagę, że święta co święta, to trzeba trochę, żeby zrzucić się zbędne kilogramy. Spróbuję zmienić, jak będę narzekał, że jest niewygodnie, to najwyżej ten. To najwyżej zmienię z powrotem. Nie no, śmiało. To są ustawienia dźwiękowe. A nie, to na pewno będzie miał, bo wszyscy się rzucą na to jak pojebani. Tylko pytanie, kiedy on wróci, bo na razie mówi się chyba o 2 tygodniach? Dobra, wydaje mi się, że ustawienia mam pozmieniane. Wszyscy wiemy, że fabułą w X7 nikt się nie przejmuje. Pierwsza opcja to nowa, druga to continue. W ich siódemkę na Extreme nie mam zamiaru grać. Szanuję się chociaż na tyle, okej?
Jest to mniej bardziej chyba i to w ich ręce, że nie da się skipować dialogów inaczej niż maszując. Więc jak będą się pojawiać takie rodzaje dialogi, takie jak. Dobra, chciałem powiedzieć takie jak ten, ale w tym wypadku to niekoniecznie. A, fabuła w każdym X się tajemniczy zły. Próbuję kontrolować innych tajemniczych złych. No nigdy wcześniej. Czy mogę na to zmienić, proszę? Dziękuję. Ulala. Ulalalala. To mi nie wyszło. Zdążę? Zdążyłem. Nieźle. Teraz tak. Najgorsze jest to, że X7 i X8 mają odwrotne kontrolki, jeżeli chodzi o hovera akselowego. Cześć, Bracku. Zacząłem oglądać filmy ból głowy po wróciu. Znam trochę uczucie, bo mnie migreny dość często łapią. I zazwyczaj trzymają mnie cały dzień. Czy dzisiejszy stream sponsoruje Hienert? Mam szczerą nadzieję, że nie. Either way, to jest dość daleko i nie wiem, czy zdążę, szczerze mówiąc. Spróbuję przechowywać, jak jest. No, nie zdążyłem. To jest za daleko, żeby to sięgnąć. Chyba. Dobra, tu się muszę schować akurat. W to sobie postrzelam. Czy zdążę? Czy może? Dobra. Taka dość mało wybacza, że tak to ujmę. Pada śnieg znowu. Znaczy, powiem szczerze, że nie mam żadnego problemu, jeżeli chodzi o trójwymiar w X8. Trójwymiar w X7 za to boli. Tak powiem. Przynajmniej takie jest moje odczucie. Momentalnie żałuję, że nie mam autofajera włączonego, ale. Akurat co jak co, ale grając Axlem, autofajer naprawdę się przydaje. Dobra, tutaj trzeba było daszować, tutaj też trzeba. Było daszować, tylko robić to nieco umiejętniej niż ja to zrobiłem, i się tu wdaszować, żeby. Się wpieprzyć potem w kolejne, bo nie umiem w 3D. Apparently, ja ci dam mada mada. Dobrze, nie muda muda. Swoją drogą, czy wspominałem, że zmienianie się w przeciwników Axlem w X3D jest absolutnie beznadziejne? Żeby nie wyłączyć komputera kolanem. Ja nie sobie ich spokojnie. Dobra, mam to tu. Pyk. Pierwsze, z tego co pamiętam, były trzy bariery. Gdzie następne? O Jezu. Zdążyłem? Zdążyłem. Myślałem, że mi ucieknie. Które następne? Otwierać. Tak, nie lubię tych segmentów 3D w X7. Pamiętacie, co mówiłem o przewijaniu? Nie mogę szybciej. I robię to tak szybko, jak tylko mogę. Chyba, że zrobię tak, ale to nie odchodzi. Musisz tylko strzelić zdecydowanie za dużo razy przeciwnika. I know, right? A tak swoją drogą, granie X-em, tak, X-em. Znaczy, granie X-em w X7 nie istnieje, to wszyscy o tym wiemy. To chciałem powiedzieć to, że granie Z-em w X7 też jest chujowe. Spójrzcie na to, jakie piękne. A już. Nie. Dla mnie kwintesencją grania Z-em w X7 jest to. Spójrzcie na ten wspaniały atak w skoku. Żyć nie umierać. Pytanie, czy mogę zrobić to, co myślę, że mogę zrobić? Czuję się, jakbym był dobrym graczem, wiecie?
Jak ja mogę być takim dobrym graczem? Wytłumaczcie mi, bo nie wiem. Mam wrażenie, że Saber w japońskiej wersji też zadaje nieco więcej niż w amerykańskiej, czy tam angielskiej, czy tam europejskiej, czy w jaką ja tam mam. W sensie mam wrażenie, że normalnie potrzebowałem więcej razy trafiać tych przecinków. Może mi się wydaje, żeby nie było. Czemu taka wygląda tak szpetnie? To mimo wszystko gra na PS2, tak? To nie jest tak, że wtedy gry wyglądały jakoś napady super. Ej, pewnie powinienem przejść na niej przeszkadzać na Discordzie. I Bifo za srę, wyłącz to. Techniki. Wcale bym się nie dziwił, biorąc pod uwagę, co zrobi. Jezu. Czemu są takie wielkie różnice w tych wersjach? Nie wiem, pytajcie osoby, która to przynosiła. Nie wiem, nie. Wpadli sobie na taki pomysł. Tak samo jak ludzie, którzy zajmowali się Castlevanią starą, wpadli na bardzo podobny pomysł. Przecież Castlevania, ta stara jedynka miała dokładnie ten sam problem tak naprawdę, że... To była jedynka czy trójka? Że przeciwnicy zadawali... Jezu. Że przeciwnicy teoretycznie powinni zadawać mniej obrażeń... Albo że wybrani przeciwnicy powinni zadawać tam te 4 piksele, wszyscy zadawali 4 piksele. Nie pamiętam, czy to była jedynka czy dwójka. Znaczy jedynka czy trójka. Oho. Żeś nie umierać. I co teraz? Ale mogę na szczęście. Już się bałem, że nie dadzą mi powtórzyć, szczerze mówiąc. Kasenki. Zastanawiam się, czy uda mi się zaoskillować tego minibossa tak jak ostatnio, kiedy sobie casualowo grałem w X7. I tak wiem, że pewnie ktoś zaraz się wszczepi do stwierdzenia, casualowo grałem w X7. Proszę, nie róbcie tego. Bo wiem doskonale, co można na ten temat powiedzieć. Au. Okej, pytanie. Czy mogę zademonstrować co właśnie 7000 punktów umiejętności? Czas się przekonać! Tak, tak, jak chcę się zmienić, to przyciskam X, okej. Na szczęście X-em nie zmienię się w X-a. To już lepiej w Ligusie. No ja na przykład wcześniej grałem w Ligusie, żeby się odsesować przed tym, przed X7. Ej, spójrzcie, jaki jestem dobrym graczem. Jak ja to robię? Jak można być takim dobrym graczem w grę? Cóż za świetnie zaprojektowany boss. Okej, to mnie akurat trafiło. Ostatnio tego ataku nie widziałem, ale jestem niemalże pewien, że powinienem tym obezwać przynajmniej jakieś 5 razy. Bo stałem bezpośrednio w tym przeciwniku. Ale skoro nie oberwałem, to kim ja jestem, żeby się kłócić? Oh boy. Stage select, save. Cokolwiek. Wolę zapisać. Hi. Wiecie, przydały się jakieś tam podstawowe lekcje w japońskiego. Tak, tutaj. Tak. 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 A, chyba już ten. Co ja właśnie zrobiłem? Zaraz się przekonamy.
Okej, okay, wyszedłem do tego z potem. To body ten tu. A i to będzie stage select. Czy chcesz iść do stage select? To mnie tak denerwuje Big 7. Trzeba wszystko potwierdzać na tak. Jeszcze domyślnie jest niewydane. Okej, okay, nie patrzę co się dzieje. Wciskam A, dopóki nie pokażą mi informacje o wszystkich bossach. Czemu piszesz takie dziwne akcenty, doktor, swoją drogą? Nie, nie idę do Hinalda. Na pewno nie jako pierwszego. Szanuję siebie. Was też. Dobra, bossowie wybrani. Znaczy, bossowie wybrani. Bla, bla, bla. Coś tam. Wybierz za pomocą A, bla, bla, bla. No dobra, jak już mi wybrali, to wezmę tak. Na razie nie mamy za bardzo czego wybierać, bo mam tylko X-a. Znaczy, tak. Chciałbym mieć X-a! Powierzcie mi, chciałbym mieć X-a, ale mam tylko X-a i Zero. Sorry, małpa. Soldier Stone Kong. Ogólnie mam wrażenie, że Zero bije zauważalnie dużo, bo są w porównaniu do tego, do Axla. Dobra. Powiem tak, nie mam absolutnie nic do przechodzenia etapów Zerem. Jeżeli chodzi o, powiedzmy, jakieś takie mechaniki związane z platformingiem. Mam bardzo dużo do powiedzenia, jeżeli chodzi o... Czy ja go właśnie ostrzeliłem, czy mi się wydaje? Oh baby. Znaczy, ja absolutnie się spodziewam, że japoński Hinald, że daj mi go! Tym razem nie dam. Au. To zablało. Fajne napisy, nic nie rozumiem. Nie martw się, ja w większości też nie. I absolutnie nie jest mi z tym źle, dziękuję. Czy tu na górze coś jest? Nie. Czy tu na dole coś jest? Prawdopodobnie nie. Generalnie w tej grze nie próbuję nie spadać za nisko, bo wiem, że to się nie skończy za dobrze. Dobra, przeciw... Znaczy, ja to przeciwnik. Ale prowadzi do zgadnięcia. Czy dałem radę zniszczyć? Nie, cholery. O, dałem radę. Japoński Hinat nie jest wkurzający. Mam wrażenie, że to bait. Jeszcze raz. Wix 7 się przytrzymuje skok, żeby hoverować. Czemu on tego nie zrobił? Dziwna sprawa. Nie wiem, czy od ścian po prostu nie mogę się hoverować, czy kiedy? A mi powinienem. Uff, albo i nie! Apparently od ścian nie mogę hoverować. Dziwna sprawa. Od ścian? Powinienem móc hoverować tak samo, jak mogę double jumpować od ścian. Ale chyba odrobinę przeceniłem zdolności Axla, jeżeli chodzi o mobilność. Dajcie mi jeszcze chwilę, naprawdę włączę ten autofire. W sumie to, co Samurai napisał, jest całkiem adekwatne, gdyby nie to, że tutaj nazywa się on profesorem. Przyjemna gra bardzo, Jackson. Przysięgam, nigdy nie grałem lepszego X-a. Aż ciekawości. Obrywam wciąż tyle samo, co w amerykańskie, więc to akurat się jakoś specjalnie nie zmienia. Dobra. Powiem tak, mam zamiar chyba każdy możliwy skok zrobić zerem.
Lepiej twoje się jeszcze, żebyś nie dostał od jednego po kontyniu. A więc z tego z pamiętam X7 nie ma tego problemu. Tutaj po kontyniu zaczyna się z domyślną ilością. Która też z tego z pamiętam jest zależna od tego. Od znajdziek, bo była jakaś chyba znajdźka, która powodowała, że mamy więcej żyć przy kontyniu. I nie wiem, czy nie jest nawet w tym etapie. Chyba weź. Weź! Powiem więcej, mam wrażenie, że ona jest jakoś niedaleko. Nie tu, ale gdzieś w pobliżu. Tu nie. Tu nie. Wiem, że ona gdzieś na górze była. Zostaw mnie. Na skały widzę, że we mnie lecą. Come on. I to ultem. Ups, 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 ups. Tam jest jakiś reploid do zgadnięcia, obezwę tym. Ale to przeboleje. We mnie zostaw. Boże, to przeciwnik. Zastanawiam się właśnie, czy to jest przeciwnik, czy to nie jest przeciwnik. Mam wrażenie, że tu jeszcze coś było pod nimi. Zaraz się przekonamy. Było coś pod nimi, czy nie było czegoś pod nimi? Nie, był tylko ten przeciwnik, który rzuca skałami. Przynajmniej ja nie widzę tego nic więcej. To była pszczoła, prawda? Jep, to była pszczoła. Czy one tu mają jakiś pól czy coś? Chyba tak. Dobrze, dobrze, już spadam. Ale bym został przygnieciony. Gdybym to zrobił. Dobra. Tego deployda na pewno da się jakoś dostać. Prawdopodobnie jest to zrobienie czegoś takiego. Yep. Te kolejne do zgadnięcia. W miarę łatwego. Wydaje mi się, że tutaj był też checkpoint, ale głowy nie dam. Dobra. Tutaj po drugiej stronie. A nie, tutaj nadal też może być w sumie. Dzięki za follow, Mr. Gościu. Jezu. Boję się, że coś tu jest. Powiem więcej, tutaj prawdopodobnie coś jest. Bo ci przeciwnicy, jak widzieliśmy, mogą chodzić po kolsach, a charakter może zmieniać się przeciwników. Więc absolutnie spodziewam się, że tam coś będzie. S7X7 najlepsze. Oj, nie, nie, byczku, oj, nie, nie. Kategorycznie się z tym nie zgadzam. Dobra, co dostaliśmy? Jest szansa, że dostaliśmy już jakiegoś power-upa. Zobaczmy. A, umarł, nic, nic, power-up, nic, gówno, nic, nic. Dostaliśmy jednego power-upa. A, i teraz możemy komuś przydzielić power-upka. Tylko najpierw musimy wybrać komu. Opcją będzie w tym przypadku Axel. Nie mam zamiaru grać z jednym X7 poza platformingiem. Tylko wiecie co, muszę jedną rzecz sprawdzić zanim to zrobię. X7. Bo nie pamiętam dokładnie co robiło upgrade dla Axla. Mam ochotę powiedzieć, że opłaca się dać najpierw tego? Że opłaca się najpierw dać jeden speeda, dopiero potem w atak? A w specjale aż tak bardzo nie, niekoniecznie, więc wydaje mi się, że dam najpierw jeden speeda. Wiecie, że w tej grze istnieje coś takiego jak New Game Plus? Wiem! X7 i X8 chyba mają New Game Plusy. Z tego co pamiętam, to chyba w ogóle jest tak, że
w X7 nie da się ulepszyć do końca postaci, jeżeli nie zrobi się New Game Plusa? Retry. Pytanie, czy to mnie cofa na sam początek etapu, czy do checkpointa? Podejrzewam, że na początek etapu. Albo i nie? No, nie cofa mnie na początek etapu. To o tyle miłe. Nawet jeżeli tutaj obywam, co zdecydowanie za dużo. To co słyszałem, że... Ile? A, Lightbot się ładowało! O mój święty Boże! Czy ja w ogóle chcę próbować? O mój Boże, udało się. Jesteśmy teraz kompletnym gnojkiem, który nic nie może. Jej, poza tym, że mogę... Mogę potencjalnie wall jumpować, tylko musiałbym mieć od czego. A i w dodatku zaraz mi się skończy ta transformacja, więc niewiele mi to dało. Doskonale. No dobra. Efektywnie to mi nic nie dało, to nie dało mi nic. A, dajcie mi tu wskoczyć z powrotem. Gdzie dokładnie się zaczynały te kolce, to mnie ciekawi. Tutaj chyba, na dole. I tam po drodze był przeciwnik. Więc mógłbym ostrzeić te parszywe małpiska. Wydaje mi się, że to wystarczy, żeby móc go w miarę rozsądnie szybko zabić. Yep. Dobra, i teraz będziemy mieli go na nieco dłużej, więc powinniśmy sobie tej grzecznie kulturalnie spaść. I co jest tu do wzięcia w takim razie? Nie wiem, ale bardzo mi się nie podoba pozycja, w której jestem. Muszę poczekać, aż się zmienię. To jest Eploid, a nawet dwa do uratowania. I to wygląda, jakby dało się jeszcze przejść nawet dalej, ale podejrzewam, że trochę zbyt optymistycznie na to patrzę. Mam jeszcze lepsze pytanie, czy ja teraz mogę w ogóle wyrzucić? Bo spodziewam się, że odpowiedź jest kategoryczna nie. No, nie wygląda. Musiałbym... tego chłopka... zabić ewidentnie. To jest dokładnie to, co chciałem zrobić. Mogę też to zrobić szybszą metodą. Kto mi zabroni? Działa! Działa! Ja nie ten gimmick z zmieniającym się akcentem w inne replaydy jest też wykorzystywany w X-Sense, ale tam nie stanowi to aż takiego problemu jak tutaj. Nie oszukujmy się. Powiem tak, zaczynanie od poziomu z Tom Konga jest dużo przyjemniejsze niż zaczynanie od etapu Hinalda. Etap Hinalda jest absolutnie nieznośny do zaczynania, zwłaszcza jeżeli ktoś chce grać Zerem. Ogólnie gra nie Zerem w X7, XD. Granie Zerem w X7 to trochę jak granie Mega Manem w Mega Man N-Pass. Jak ktoś chce, to mu przecież nie zabronię, ale żeby to było fajne i przyjemne.
Znaczy ja powiem szczerze, nie masz na tyle doświadczenia, żeby móc powiedzieć, od kogo się dobrze zaczyna, od kogo się nie zaczyna dobrze. Czy mogę tu skoczyć? Dziękuję. Czy mogę nie umierać, jak wpadnę? Dziękuję. Czy coś tu jeszcze jest do zgarnięcia? Nie. Ale tutaj na 99% coś jeszcze jest na dole. Albo nie na dole. Tu jest kolega... O! Oh. Nie sięgnąłem, ale sięgnąłem Leplaida. Da się, da się. Bazooka Pog. Właśnie kojarzę, że bazooka była całkiem silna. Może będzie jakiś kolejny upgrade? Zobaczcie, na pewno będzie upgrade. Haltank. Haltank. I upgrade. Ez. A komu chcemy dać rzeczy? Power. Czy na pewno chcesz taki przydział? Hi! Na pewno chcę taki przydział. Retry? Retry. Czy na pewno chcesz retry? Tak. Jak najbardziej. Chodź mnie na rzecz. Czy ja chcę włączyć autofaila? Pytanie, czy ja mogę w ogóle z tej perspektywy włączyć autofaila? Mogę zmienić kontrolki, ale wydaje mi się, że nie mogę zmienić autofaila bez wchodzenia do głównego menu. Jak na razie jest. Jeszcze nie rzucałem niczym po pokoju. Ani też nie kurwiłem jakoś specjalnie za bardzo. Więc chyba akceptowalnie. Narzekałem trochę, ale nie było to jakieś specjalne kurwienie. Na pewno nie był to poziom Sevika podczas ich 6. Więc ewidentnie nie może być aż tak źle. Au. Czy na pewno ktoś potwierdzi, że na pewno? Nie. Okej, to wróćcie odszedł w bodę wcześniej. Moje ulubione. O, berwie mi się, ale mogę tu skoczyć. Czy to... Wydaje mi się... O nie, 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 niech on spadnie najpierw. Jak spadnie, to nie na niego skoczę. Albo i nie skoczę. W sumie to powinienem być w stanie się dokoptować tu. Tu mnie małpy rzucają. Czy tu coś jest na dole? Już tylko tyle. I małpy. I mam mało HP. I mam wrażenie, że zero dostał Heltanka. Czy też macie wrażenie, że zero dostał Heltanka? Tak, zero musiał dostać Heltanka. Aż ja czasem nie znoszę tej gry. Au. Dobra. Czy mogę, proszę, wskoczyć? Dziękuję. I tu coś było z tego, co pamiętam. Albo nie tu. Ale wydawało mi się, że tu. Znaczy, oczywiście nie mam na myśli tutaj pszczółek! Jezu. A jezu. Zapominam, że oni mogą mnie atakować nawet jak jestem w takim, a nie innym położeniu. Słyszę pszczoły. Wolę z pszczołami się nie użerać. Zerem, w miarę możliwości. Tu coś gdzieś było. Jestem przekonany, że tu gdzieś coś jest. Ale to może być odrobinę dalej. Czy możemy spaść? Proszę? Dziękuję. Ferdek, pszczoła. Ferdek, jesteś jak pszczoła. Tutaj? Tak. Z tego co pamiętam, to... Jest item, który nam daje więcej żyć przy zaczynaniu etapu. Całkiem sympatyczna rzecz. Dobra. Checkpoint. To już koniec? Chyba. Bzdżoła. Dobra, tutaj mamy minibossa. Na którego z tego co pamiętam, jedną z lepszych metod jest albo takie trzymanie, albo skakanie.
Jedna, dwójka. Generalnie musimy stanąć tutaj, gdzie one nie mają cienia, żeby nie obezwać. Zastanawiam się zawsze w takich sytuacjach, czy ja je w ogóle trafiam, bo gra nam nie implikuje jakoś bardzo mocno, że trafiamy, ale ewidentnie trafiamy. Chyba teraz tylko nie stanąć tak, żeby nam nie wybuchnęły na twarzy. I zaraz przejść do nas najlepszy kolega wszystkich ludzi, Soldier Stone Kong. Stone Kong ma trochę syndrom Mega Man X5 z jedną rzeczą, jeżeli dobrze pamiętam. Tak zwane Ready, jeżeli wiecie, co mam na myśli. Musimy praktycznie natychmiast się oddaszowywać, bo inaczej tym obezwiemy. Au, wskoczyłem. To było absolutnie z mojej winy. Nie obwiniam niczego innego o to. Tutaj trzeba stanąć między nimi dwoma, teraz nie będzie gonił. No i generalnie cała walka ze Stone Kongiem. Stoimy, strzelamy, jak on do nas podbiega, to od niego uciekamy. Żeby nie oberwać, on teraz skoczy na środek, na środku nie możemy go atakować. On zrobi ten duży głaz, który musimy spotkać mniej więcej w połowie. Czyli tu. On teraz bawi się w King Konga. Niewiele to zmienia. Leci tarcza, na którą hoverujemy. Nie, mam wrażenie, że rzeczywiście odrobinę szybciej się bije bossów Bastera Maxla. Ale może to po prostu placebo. Wydaje mi się, że tutaj mniej więcej. Tutaj nawet bardziej. B musimy odskoczyć. Leci na starcz, albo i nie leci. Gra jest prosta. W łatwiejszą nigdy nie grałem. Dostajemy jego wspaniałą tarczę. Gaia Shield tak zwany. Powiem tak, idzie mi znacznie lepiej niż myślałem, że będzie mi szło, więc nie jest źle. Ale to tylko dlatego, że nie poszliśmy jeszcze do tego, do Hinalda. Jednak replayda gdzieś pominąłem. Ewidentnie. Pomijając tego, który umarł, żeby nie było. Ja zapiszę sobie, bo mam tendencję do robienia głupich rzeczy. Najgorsze jest to, że przez tą japońską wersję trochę się kupię, co trzeba w danym momencie wybrać. X, z tego co pamiętam, jest silniejszy w X-ie. Inaczej. X jest najlepszą postacią w X7, jaka istnieje. Stage Select. Czy na pewno chcesz iść do Stage Selecta? Tak. Bla, bla, bla. Kasenki, które nikogo nie interesują. Rzućmy monetą na kogo wypadnie. Nie pytajcie mnie, skąd mam monetę, która ma 7 stron. No dobra, niech będzie Krownak. Może być i Krownak. Czy jak mu tam było? Hicksmanowa cech. Najlepsze X-y to te, w których X może spawnować na Wasekim bez przerwy. Przypomnijcie mi, co najpierw wyszło? Zero czy
X7. Bo jeżeli 0, to chciałbym posądzić grę o plagiat w tym momencie. Oczywiście nie żebym szkalował czy coś ten deseń, ale... Za 20 wyszło tego samego dnia. No to co ja mogę rzec? No, plagiat. I będę szkalował. Znaczy to, że ja będę szkalował X7, to chyba nie jest nic nowego specjalnie. A wiecie, jak fajnie się używa z tymi przeciwnikami, jak się nie ma zasięgu? Czyli na przykład gra się zerem? Którego się nie gra zerem poza segmentami platformowymi, naprawdę. Przeskoczmy, wydaje mi się, że tutaj... Wow, kolego. Znaczy, zero jest dobry na takich przeciwników, bo ich w miarę szybko zabija. Nie wiem, ja osobiście bardzo lubię zarówno serię Zero, jak i design Zero w serii Zero. Chyba nawet bardziej niż w klasycznych X-ach, że tak powiem. Znaczy wiem, że klasyczne X-y brzmi trochę dziwnie i mam wrażenie, że powinno gdzieś jakiś samolot. Co mnie bardzo niepokoi. Bo to by oznaczało, że musiałbym w tej chwili cofnąć się skacząc do tyłu. A wiem doskonale, jak w tej grze łatwo można się wypierć na segmentach platform. Oooo, ty kurwo! Jeszcze nie trafiałem. Spierdziela się, a bo i nie. Ba, żyję. I chyba nic nie powinienem, więc wrócimy się kompletnie po nic. Żeś nie umierać. Czuję czerwony samolocik i on dość daleko będzie od nas leciał. A tu jeszcze jest jeden gnojek. Tego strzelę. Przeskoczę tu. Czy coś? Niepokoi mnie, że to niebieski! Nie, to chyba... Chyba nie powinienem tu być, jeżeli chcę zganiać reploidy. A więc zaraz będziemy wracać na czerwony samolot. Jak tylko się pojawi gdziekolwiek. Jak tylko się gdziekolwiek pojawi. Cieszę się, że można operować kamerą. A mnie? Dzięki Bogu. Muszę wrócić. Jop! Teraz będę próbował się trzymać tak bardzo lewej strony jak się da, bo wydaje mi się, że po lewej stronie coś pominąłem. Poczucie przestrzeni w X7... Nie, może to kwestia tego, że ja generalnie nie jestem jakimś wielkim zwolennikiem platformówek 3D, tak? I ogólnie gier 3D. Do tego stopnia, że jeżeli się da, to unikam. Ale nie wiem, jakoś akurat w X7 bardzo ciężko mi jest to wyczuć. Case in point. A to, że na początek za każdym razem jak umrzemy, to mamy 15-sekundową sekwencję powracania na ten bombowcy, to już naprawdę nie pomaga. Aż mi kolci, żeby włączyć tą muzykę z Zero, która jest w etapie bombowcowym, ale tego nie zrobię. Nie no, muzyka... Muzyka to akurat jest coś, o czym mogę powiedzieć, że w X7 jest całkiem spoko. Jest wiele rzeczy, na które mogę narzekać niemalże bez przerwy, ale muzyka nie jest jedną z nich. Nie mówię też po żadnym pozorem, że jest super, ale w porównaniu do innych rzeczywiście nie jest naprawdę w porządku. Ja już jego zabijałem, prawda? I dalej nic nie ma, prawda? Yep. Pozwólcie, że tu wrócę. Czy tutaj coś pominąłem? Zaraz zobaczymy. Nie wydaje mi się. Ale sprawdzić mogę. Nie, tu nic nie ma. Więc pozwólcie, że tu wskoczę i spróbuję się trzymać z lewej strony. Zobaczę, czy tu jeszcze czegoś nie ma. Aaaa! Zaraz mnie zniesie.
Przeskoczę, dobra. Albo i nie przeskoczę. Znaczy, ja doskonale wiem, co to było. To się ładnie nazywa inercją. I jest to coś, co się odczuwa, jak skręcają pojazdy, w których podróżujemy. Czyli jak samochód skręca w prawo, to nas próbuje znieść w lewo i odwrotnie. To był właśnie mniej więcej tego typu ruch. Z racji tego, że próbowaliśmy polecieć nie w tą stronę, co trzeba, to poniosło nas, że tak to ujmę. Czy tu coś jeszcze jest? Nie widzę. A tu po prawej? Też nie widzę. Tam jest chyba ktoś do uratowania, jeżeli dobrze widziałem. To teraz nie zdążę już. Nie wciskałem drugi raz tego kierunku. Przysięgam. Au. Czy tu ktoś jest? Nie. Znaczy, jest zielony samolot, co tak jakby mocno mi implikuje, że tam będzie ktoś do uratowania! Ale jednocześnie tutaj widziałem, że ktoś był. No właśnie. Ciebie mam. I czy tu jeszcze ktoś był? Nie. Dobra, ten skok jest bardzo niewygodny w 3D, nie będę kłamał. Czy Coriolis to nie było od kręcenia się wody w kiblu? Czy to ja już źle pamiętam? Chuje. Jeżeli masz na myśli to kręceniu się wody w toalecie, to tak, i sprowadza się to do tego, że na różnych półkulach kręcą się w różną stronę. Znaczy, to jest bardzo takie obrazowe wyjaśnienie, ale mniej więcej o to chodzi. O, ciekawe, kto zostanie hartanka, co nie? Przecież na pewno nie ta osoba, którą grałem ostatni razem, prawda? 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 Znaczy, możliwe, że to jest scam. Jest dużo rzeczy, o których się wydaje, że niby to jest prawda, bo cały czas się o nich mówi, a to scam. Woda jest mokra. Nie chcę rozpętywać burzy na temat tego, czy woda jest mokra. Nie no, mam wrażenie, że długość HP-ków jest taka sama, więc nie jest tak źle. Wiem jedno. Sterowanie akslem w segmentach platformowych to nie jest coś, co chcę jakoś specjalnie próbować, ok? Więc w miarę możliwości będę tego unikał. O nie, jaka jest definicja supy! Proszę, nie! Miejcie litość. Lawa nie jest mokra, lawa jest po prostu w stanie ciekłym. To jest samo. Dobra, to jest ten samolot, na którym był hardtank przed chwilą. Ja chcę zgadnąć tego hardtanka. To nie był ten samolot, na którym... To jest ten samolot, na którym jest... Okej, zgadnąłem go. Wszystko jest K. Zgadnąłem hartanka, wszystko jest okej. Kawa to zupa fasolowa. O kurwa. Tego jeszcze nie strzałem. Nie będę kłamał. Zastanawiam się, czy to, że gra mi chodzi trochę mniej płynnie niż ja bym chciał, żeby chodziła, czy wynika z tego, że gram na zadokowanym switchu, czy z tego, że przechwytuję obraz? Zdążę? Zdążę. Chyba.
Bo ostatnio z jakiegoś powodu zauważyłem, że dedykowany Switch tak jakby chodził wolniej. To wydaje mi się trochę dziwne, ale kim jestem, żeby oceniać. Także X7 się... Nie no! Z tym to miałem problemy jak pierwszy raz przychodziłem X7, bo wtedy mój emulator dosłownie chodził na połowie FPS-u z jakiegoś powodu. To było wspaniałe. A potem to... X7 tak wolno się gra! Co do cholery! Mój wyraz twarzy przechylałby dokładnie taki, jaki widać nad czatem na streamie. Nie chcę kogoś dostarczało tylu dobrych memów. Jak ktoś lubi głupie romkomy, to bardzo polecam. Znaczy głupie w sensie taki głupie, że aż mnie... What the fuck? Co ci się stało? Znaczy, inaczej. Ja doskonale wiem, że X7 ma problemy, jeżeli chodzi o odbijanie się od ścian czasami, ale nie spodziewałem się, że to jest aż tak dziwne. Ewidentnie ja też mam problemy ze sobą. To chyba znak, że trzeba się ogarnąć. Przydałoby się ogarnąć. Ja bebopa... Mam wrażenie, że oglądałem, jak miałem jakieś dosłownie parę lat. Więc... Mówię sobie, że mam prawo go nie pamiętać. Zostaje to się wi... Nice. Postęp, a co to? Z czym to się je? Dobra. On mi ucieka, on mi nie ucieka. On mi nie ucieka. Za to ty mi skurwysynu uciekniesz. I tym razem się nie dam złapać! Okej. Okay. To jest na te play do uratowania. Chyba teraz tylko tutaj niczego nie spierdolę i czy będzie okej. Okay. A się zastanawiałem, czy ja stąd... On mnie stamtąd trafia, to ciekawe. Niestety na tego już nie mam zasięgu. Dobra, tu jest deploy, który się nagle znikąd pojawił. Aha. Boję się, że jak tu skoczę, to zdechnę jak idiota, ale i tak chcę to zrobić. Dobra, tu jest cała horda oponentów. YOLO! Okej, już lecimy dalej. Czy ja potrzebuję UV translatora dróg? Kto wymyślił poziom typowo doraszowania w grze, w której szybkość i dynamika są innymi z największych wrogów? Znaczy, to jest mój chyba największy zarzut do X7, że to jest gra, która w serii, która jest oparta na byciu szybkim i w ogóle. Miałem takie dziwne przeczucie, że on zdechnie, jak tylko spróbuję to w ten sposób zrobić. Come on! Don't be that way. Nie zdążę, prawda? Nope. Z tego co pamiętam, na nich się jakoś bardzo specyficznie walczyło coś, stojąc chyba tutaj i po prostu maszując. Wiecie jak to mówią, zabawny, interaktywny gameplay. Pierwsze działko zniszczone, zobaczę czy czegoś nie pomijam, na przykład deployedów. Zanim pójdę drugie zniszczyć... Nie widzę tu deployedów. Tutaj jest jeden na pewno. I chcę go... Zgarnąć, dobra. I z tym działem postępujemy dokładnie tak samo.
Stoimy grzecznie, kulturalnie. Czekamy, aż się obróci. Tylko wypadałoby jeszcze je trafiać. No i myślę, że możemy odrobinę przyspieszyć nawet cały proces, ale... No to herip! Nie spodziewam się, że będę ratował wszystkie deployedy, nie oszukujmy się. Ciach, ciach, ciach. Czekamy. Cóż za okaz szybkiej posiłującej gry. Dobra. Zostaw mnie. Ptaszydło dziabnięte. Zresztą to już ten? Krodank, czy jak mu tam? Po japońsku? Nie. To jeszcze nie Krodank. Za każdym razem, jak pojawi się dźwięk followa, to się tak spłukam. Dzięki za followa, Lolek. Dzięki za Leploida też. Nie no, nie ma w tej grze poziomówkę, zajmują kilka godzin, jeżeli człowiek wie, co robi. Podkreślam, jeżeli człowiek wie, co robi. Co nie jest oczywiste, żeby nie było wątpliwości. Najbardziej mnie chyba w większości gier 3D moim największym problemem jest to, że nie można obracać kamery. Są przyciski dedykowane od obracania kamery. W tym przypadku mam je na ZL i ZR na Switchu. I one nic nie robią w segmentach 3D. Zresztą nawet widać obok tego ładnego przycisku 3D w prawym górnym rogu zablokowana kamera. To mnie tak irytuje. Zaraz wam pokażę, gdzie jest największy problem z tego typu rzeczami. Bo to jest idealne miejsce do przedstawienia tego. Jeszcze jeden wybiegnie. I spójrzcie, tutaj by się chciało przedaszować, to nie? A tu nagle pojawia się znikąd oponent, z którego bardzo łatwo jest się wdaszować, tylko przez to, że się nie wie, że on tu jest. Dobra, tutaj generalnie są reploidy do ratowania, z tego co pamiętam. Tylko gdzie dokładnie to muszę sobie prze... O! I to też jest bardzo dobre rozwiązanie, nie powiem. Generalnie to jest mój wielki zarzut do wielu gier 3D, bo to nie jest tak, że to jest wyjątek tak naprawdę. Wtedy bym powiedział, że to jest reguła, nie wyjątek, jeżeli chodzi o pracę kamery. Zwłaszcza w tych starszych tytułach. Wiem, że w nowszych nie jest tym aż tak źle i w ogóle, ale... Starsze gry 3D straszne są programy pracy kamery i to jest zarzut, który bardzo, ale to bardzo... Czy ja właśnie zabiję kogoś przez ścianę? What a game! Cóż za wspaniała gra. Jak cieszę się, że mogę grać w takie dzieło. Tak samo jak to, że tutaj kompletnie nie widzę placu, na które muszę spać. Po prostu... szczyt designu wam muszę powiedzieć. Nie wiem, kto to projektował, ale muszę mu złożyć osobiste podziękowanie chyba. Za to, że mogłem doświadczyć takiego objawu geniuszu. Nie, ale serio. Mówię wam. No po prostu spójrzcie. Design. Cóż za design. Cześć, Bricky. Czekajcie, może obrócę kamerę, żeby widzieć lepiej moich przeciwników. Cóż za gra! Proszę państwa. Po prostu... Nie wiem, czy się śmiać, czy płakać. Tutaj jest kapsuła dla X-a, którego nigdy nie dostaniemy. Bo ktoś wpadł na świetny pomysł, żeby w Mega Manie X nie można było grać X-em. Right. Po prostu designowych decyzji w X7 jest bardzo dużo interesujących. Po co obracać kamerę? Ty, no chciałbym na przykład teraz widzieć, co atakuje, co nie?
Ale koniecka. Ale no! Byłem, jedu. Boże. Jeśli co, to nawet nie jest tak, że ja chcę jakoś specjalnie wyszukiwać rzeczy, na które mogę narzekać w tej grze. One znajdują się same. O Boże, dawaj go. Czy to już? Chyba tak. Pure boss. A to już jest w ogóle jak dla mnie szczyt. Bo widzicie, jest sobie gra, w której twórcy stwierdzili, że pójdą w 3D, co nie? Więc zrobił jednego cholernego bossa w 2D i to w ten sposób, że spójrzcie, co może robić Zero! Jej! 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 Jezu Chryste! Znaczy Zero może! Tutaj przechodzisz! Jak on przychodzi do nas, tylko... To jest dość losowe, nie będę kłamał. Znaczy losowe. Generalnie z tego, co zauważyłem, to jest tak, że jeżeli trafimy go... Boże, za... Dobra. A, on tu zastał jednak. Tak, w tej grze jest Geralt. Spokojnie! Jak dobrze pójdzie, to do niego dzisiaj... A, tutaj potrzebujemy double jumpować. Byłaby wielka szkoda, gdybyśmy nie mieli double jumpa, co nie? Wyobraźcie sobie, że przychodzicie tutaj bez postaci, kiedy ma double jumpa. Wow. Au. To blało. To blało bardziej niż myślałem, że to boli. Najgorsze jest to, że Lokon działa w dużej mierze pod skosem, że tak tuimy. To co? Niestety tutaj dash kancelowanie aż tak dobrze nie działa. Głównie dlatego, że atak z dashem jest sam z siebie nieco inny niż... Au. Niż całe combo, tak? W sensie Zero ma specjalny... Jezu! Przestań! Odsuń się. Czy on spadnie? Tak, on spadnie mi dalej. Jeszcze jeden atak powinien być w stanie przyjąć, jeżeli dobrze myślę. Teraz muszę to przeskoczyć. To muszę odskoczyć. A dobra, on tam wrócił. On do mnie wróci. A nie, nie byłbym w stanie przeżyć jeszcze jednego ataku, więc oszukałem zarówno was, jak i samego siebie. Na szczęście nie jest o tyle źle, więc będziemy mogli sobie wrócić do samego bossa, a nie do tego. A nie do początku etapu. Dobra, co podnieśliśmy? Gówno, 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 nic. Gówno, power up. Gówno, power up. Gówno, gówno, żyćku. Jezu, wszystkie... Znaczy jednego straciliśmy, ale oprócz tego podnieśliśmy wszystkie rzeczy tak naprawdę. Pozwólcie, że sprawdzę szybko. Aha, to. Jeżeli dobrze myślę, to najbardziej teraz mi się opłaca dać dwa poziomy w Power Up dla Axla. No właśnie, kojarzę, że z Sigma w X7 nie było jakoś specjalnie problemu, ale też głowy nie dam. Pierwszy Power Up nam daje zwiększoną moc strzałów. Drugi Power Up daje nam redukcję obrażeń przyjmowanych. Jeżeli... Strona mnie nie oszukuje. Więc teoretycznie powinniśmy teraz zadawać więcej i przyjmować mnie jako Axel. Czy tak jest w istocie, to zobaczymy. Oczywiście musimy jeszcze raz przesłuchać dialog, bo czemu nie?
wszystko w niej jest słabe. Znaczy, ustalmy sobie jedną rzecz. Nie mam zamiaru się z tym kłócić. On tu przyjdzie. Teoretycznie, jak on do nas przyjdzie, tak jak tutaj, to dużo bardziej opłaca się zmienić na 0. Bo 0 mu zadaje praktycznie tyle samo. Nie wiem. A jednocześnie jest w stanie go wygonić potem na odbite, że tak tujmy. O, takich teraz. Tych takie za cholerę nie wiem jak unikać. On teraz potem tu wróci. I będzie nam spadał. Dopóki jesteśmy jako Axel, to on będzie próbował na nas spadać. Tak mi się wydaje przynajmniej. A jak będziemy zerem, to będzie próbował trzymać się na dystans tam z tyłu. Nie zdążę. A w sumie rację, przecież jako ten. Właśnie zdałem sobie sprawę, że po prostu jako Axel możemy tam spadać na dół. I że to powinna być metoda, którą powinniśmy sobie radzić z tymi atakami jako Axel albo Zero. Znaczy Axel albo X. Dobra. Nie chcę ryzykować. Dobra. Krowodan pokonany. W każdym miksie jest zerwa muzyka. Nie, mam wrażenie, że najgorszy pod względem muzyki jest chyba X2, bo jest taka trochę nijaka w porównaniu do reszty. Ale może tylko mi się wydaje. Absolutnie najlepszą muzykę moim zdaniem ma X8. I potem zastanawiałbym się, czy nie X6. Powiem szczerze. Aczkolwiek X6 głównie dlatego, że mam sentyment do kilku konkretnych otworów, a nie do całego sądzaku? Większość jest w tym samym stylu. To, że muzyka jest w tym samym stylu, nie oznacza, że jest zła, wow, okej? Okay. Moim ulubionym przykładem jest muzyka z I Am Setsuna, gdzie cały soundtrack, powiedzmy, jest w miarę w podobnych tonach utrzymany, przez to, że praktycznie ograniczono się do niewielkiej liczby instrumentów, a mimo to soundtrack naprawdę brzmi dobrze. Przynajmniej jak dla mnie, tak? No bo zdaję sobie sprawę, że to niekoniecznie musi każdemu pasować. Gdzie iść dalej? Niech los zdecyduje. No dobra, nie będzie kangur. Ja już generalnie bardzo mocno zapomniałem ich siódemki jako tako. Więc nie pamiętam aż tak, co się dokładnie dzieje w etapach jak tako. No na pewno widzę, że jest tutaj darmo. I podejrzewam, że dobrze by było go wziąć, ale z drugiej strony nie chcę go dać. Mam wrażenie, że pożałuję wzięcia tego Raidenmoda. Ulala. A na kurde. No i nawet może te. Czy ja mogę ratować ich, będąc zajdę? Może tak. Doskonale. A tu nic więcej nie ma. Nie wiem, to trochę wygląda, jakby było tu bardzo łatwo. Powiedzmy. Czy możesz? Chyba nie możesz. Czy ja muszę odejść jakoś bardzo daleko, żeby to trafić? Nie no, jakoś bardzo daleko chyba nie musiałem. Zastanawiam się tylko, czy
Jak duża jest szansa, że kogoś w ten sposób zabije takimi losowymi strzałami? Ja go uratowałem, to na pewno. Znaczy, moja opinia o muzyce Pix 2 jest taka, że jest pasująca, ale jednocześnie niczym się nie wyróżniająca. Co jest takie trochę... Czy da się tu wysiąść z tego? Tak, da się. Okej. Okay. Jestem niemalże pewien, że będę O, tutaj mogę bateć kamerę. Szkoda, że nie góra dół, bo na przykład na to cholerstwo by mi się przydało. Daj mi zero. Na chwilę. To jest kolejny Light Armor chyba. Czemu on się różni? To jest pytanie. Widzę na pewno, że jest bardziej mili, powiedzmy, tak? Bo ma jakiś wielpa, nie wielpa. Ulala! Tylko oczywiście do tego jednego nie będę w stanie sięgnąć już w żaden sposób, prawda? Cóż za okazję. Okej, udało się. Teraz tylko proszę nie zabijcie mi go, zanim będę w stanie go podnieść. Ja go nie uratowałem. Dziękuję. Mam wrażenie też, że tutaj coś było i mnie to trochę będzie mierzwić teraz. Nie, to nic nie było. Chciałbym generalnie mieć jakąś sensowniejszą widoczność tutaj, wiecie? Bo tak to mam na chwilę obecną nie jest jakaś super, nie oszukujmy się. To na pewno jest coś do uratowania. To tyle widzę. To jest kolejny do uratowania. I znając życie, to, że jest w kwasie, oznacza, że jak tam spadnę, to umrę. Nie, tylko tam zdaję obrażenia. Aż jestem zdumiony. Absolutnie i kategorycznie spodziewałem się, że umrę. To jest kolejny, którego muszę tak uratować. Szczęście to nie są jakieś duże obrażenia, więc możemy to po prostu przyjąć na klatę jak mężczyźni. To się samo otworzy, nice. Tutaj... Okej. Okay. To jest literalnie po niej, czy mi się wydaje? Znaczy poza tym, że ewidentnie możemy skakać sobie... Tylko czekam, aż się okaże, że mogę gdzieś tej... Wiecie co? Ja absolutnie niczego innego się nie spodziewam, jak to, że zaraz wypadnę poza krawędź mapy. O, nie da się? A może jednak? Ale zastanówcie się. Jesteśmy tak blisko. Wiem, że chcecie. Recoil od... To nie jest do końca recoil od, bym powiedział. Bardziej takie dwa sztylety, które im przy okazji można rzucać. To ty próbujesz zrobić. Generalnie zastanawiam się, czy da się tu wygliczować poza ekran, biorąc pod uwagę, jak to wygląda, ale chyba się nie da. A szkoda. Dobra, nie będę próbował. Mam do siebie resztki szacunku i nie będę próbował. Najgorsze jest to, że... w X7 jest generalnie trochę przeciwników, trochę deploidów, to chciałem powiedzieć raczej, które pojawiają się dopiero jak się do nich podejdzie. Więc tak naprawdę nie mogę mieć pewności, czy jakiegoś nie pominę przez to, że jestem z daleka od niego. Wygląda jak broń Kasedina. Może trochę.
Dobra, wyciągnę na początek, that's for sure. Mógłbym też tutaj wsiąść, żeby było mi nieco łatwiej. Czy tam mnie zabije? Czy tylko zniszczę armor? Dobra, zniszczy tylko armor, to jest nieźle. A swoją drogą, jak na to, że jest to gra, która ma dedykowane przyciski do obracania kamery, to fakt, że kamera sama się obraca, jak skręcamy w którejś stronę, jest dość frustrujący. Nie, moim zdaniem to jest niewygodne. Domyślam się, że dla innych może być, dla mnie nie. Tyle mogę powiedzieć na pewno. To nic nie ma. Przy okazji, ta broń, którą teraz ma 0, to jest chyba jedna z niższych opcji ku temu, żeby mieć ataki dystansowe jako 0. Bo tak to raczej nie ma za bardzo jak. Dobra. Niech ten żółw wyjdzie z powrotem. Czy to się blokuje? Tak. Już myślałem, że nie. No i będzie już boss chyba, co? Nie. To jest kolejny segment w 3D, tym razem bez obracania kamery. Czasami się zastanawiam, czy obracanie kamery to pozytyw czy negatyw w tej grze, naprawdę. Właśnie przez to, o czym przed chwilą mówiłem, że kamera się sama obraca. Tutaj akurat położenie kamery nie jest złe, bo daje takie... To jest prawie, że 2,5D tak naprawdę. Tu jest play do ratowania. Domyślam się, że gdzieś tu będzie przynajmniej jeszcze jeden. Nie przejmujcie się tym, że daszuję jak idiota i obrywam zdecydowanie za dużo. Ja tylko sprawdzam, czy to te playdy, żeby ich nie przegapić na stałe. Dobra, dało radę. Jeszcze tu jeden jest. Idźmy dalej. To jeszcze nie jest Kangur. A może to już jest Kangur? Nie, to nie jest Kangur. To zdecydowanie nie jest Kangur. Co to za dzika sekwencja? Zastanawiam się, gdzie tutaj sobie pójdzie poukrywane, bo tak się boję. Spróbuję obejść to dookoła i zobaczyć. Czy tej napady się nie da skoczyć? Chcecie im mówić, że napady się nie da skoczyć? O, mój święty Boże. Chociaż mi dajcie ten cholerny... Nie dać mi Raiden Mora. No dobrze! Tak, followerów będzie dużo. Pytanie, ilu z nich żywych, że tak to ujmę. Dobra, tu jest ktoś do uratowania. Nie zabiję go, proszę, dziękuję. To może być sobie pokój do walki z tym... z kangurem. Teraz jak to myślę. Ale pracę kamery w tym etapie to bym naprawdę... Zrobiłbym coś z nią i to niekoniecznie coś dobrego. Dobra, tutaj akurat ich nie trafię, mam wrażenie. Więc muszę podejść, żeby ich trafiać. Oni na szczęście nie są w stanie nic mi zrobić w takim położeniu. Nie będę narzekał, desfacie. Tu ktoś jeszcze jest. Au, obrywałem. Jeszcze... Chyba nie.
Jeszcze jest parę przeciwników. Przestańcie pojawiać się znikąd! Nie ukrywam, że w takiej lokacji jak ta zdecydowanie wolałbym mieć jakiś oddalony rzut kamery, aniżeli taki jak mamy obecnie. Bo taki jak mamy obecnie daje mi naprawdę niewiele. Akceptuję przy folter, ale przy czegoś można by kwestionować. Ja na przykład preferuję double jumpa niż hovera. A copy shot to mem, który raczej wykorzystywałem do zbierania upgrade'ów, a nie do rzeczywistego kopiowania broni. Dużo lepszym pseudo copy shotem moim zdaniem jest to, co Zero ma w 04, czy się nazywało Zero na Klubodaj? Że można przejmować niektóre bronie, bo tam rzeczywiście te bronie były użyteczne. Jezu Chryste, ile was tu jest? Jeszcze jeden gdzieś powinien biegać. Tylko gdzie? Tu jest. Dobra. Nie chciałem się zmieniać, ale... Niechaj będzie. Kopiszot jest najlepszy. XD! W prawym górnym to ja, kiedy ktoś mówi, że kopiszot to najlepsza broń. Znikający kangur. Megaman XD to najlepszy X. Megaman 490. Pytanie, czy ja mogę podnieść teraz te Raid Armory, które tu zostały? Bo zostałem uwięziony w klatce, czyli absolutnie nie opłacało mi się tego robić. Doskonale! Żeś nie umierasz. Co ty planujesz? Robisz coś niedobrego. Tak samo jak bardzo mi się nie podoba to, że ewidentnie nie mogę się blokować. Na... Jedno! Daj mi z tego wyjść! Jestem nie, że pewien, że ta walka miała dwie fazy, gdzie w połowie... Ten głupi kangur wychodzi z kangura. Jakkolwiek to nie brzmi. Dobra. Tym się nie przejmuję. Te strzały są tak płaskie, Jezu Chryste. Nie wiem, czy takie było zamierzenie, że one miały być takimi dyskami, czy... Pani tak, nie wiem, czy miało tak być, ale tak jest. Ja, dobrze pamiętałem, dwa paski HP. Się kurwa oszukany. Znaczy nawet nie chodzi mi w tym momencie o to, że on ma dwie fazy, tylko o to, że ten kangur losowo pojawił się poza ekranu i mnie zabił. To jest mój największy problem z tym, co się właśnie wydarzyło. Dobra. Ja niech się już ogarnie to wszystko, to ten duży kangur nie stanowi żadnego problemu jako tako, jak widać. No to teraz już na przykład wiem, że muszę daszować jak popierdolony.
Dobra, teraz będzie dosłownie waniszowo, jak rozumiem. Nazwę nie bez powodu i w ogóle. Au! Jezu! Wow. Chyba niebezpieczne. Jezu! Praca kamery w tej walce! Rozkurwi mnie coś zaraz. Boże Święty! Nie, chodź tu. Najebie ci. Najebie ci. Albo i nie. Bo masz pół HP. Nie, to dopiero zaraz ci mogę najebać. O nie, tylko nie straszny. Jaka jest szansa, że on mnie zabije i czemu za dużo? Za dużo, on mnie zabije. Jak teraz nie zmienię postaci. Więc muszę po prostu się bić teraz tylko i wyłącznie na dystans i próbować go trzymać. W zasięgu kamery! No naprawdę! Come on! Jezu! Znaczy nie, ja mam kontrolę kamery, bo ja sam tą kamerą obracam. Ale... Za dużo rzeczy naraz z obracaniem kamery. Ile ja bym nie dał, żeby móc sobie przypiąć tą pracę kamery pod analoga prawego? Jezu Chryste, jestem tak przyzwyczajony do tego, że mam pracę kamery pod analogiem, że to, że teraz nie mogę tego zrobić, jest tak irytujące. Tylko muszę mieć na zasadzie lewo-prawo! Jezu, hej. Fakt, że mam ograniczony zasięg na Lokonie, wcale nie pomaga, naprawdę. Jezu! No Boże! Rozkurwie coś. Dajesz. Fight me. Fight me. Okej, to nic nie robi. Pójdź im dupę go. I guess. To może chociaż... To może chociaż na to będziesz. O, ja naiwny. To jest chyba jego słabość, by the way. Czemu mi się broń zmieniła? Oh baby. Jezu. Czemu ta broń mi się zmienia? Czemu ja tej broń nie wziąłem? Czemu to mnie nie trafiło?
Rozkurwie mnie coś. Przysięgam, że coś mnie rozkurwi. Nie mam jumpkinga. Odkąd miałem formata jeszcze dawno temu, to nie mam jumpkinga. Okej, to jeszcze raz. Jak to działa? A okej, już wiem, w czym tkwił problem generalnie. Okej, to nie jest coś, co chciałem zrobić. Dobra, mogę udawać, że coś mu robię. Aks. Nie chciałem zmieniać tej broni. Gdzie on jest? Nie chciałem tej broni! Czego naprawdę to nie trafiam? Tak, by the way, to nie mam już połowy amunicji. Chciałbym zauważyć. Już nawet pomijając to, że... trochę nie trafiam, to... Jesus Christ. Leczymy się wokół. A, to... to już nie mogło. No dobra. Chyba już miarę ogarn... Chyba już ogarnąłem. Powiedziałem ja nigdy więcej. I know, right? Znaczy nie, bo ogarnąć ogarnąłem, tylko kwestia wykonania jeszcze tego. Bo pamiętajcie, jedną rzeczą jest wiedzieć, co trzeba zrobić, a drugą rzeczą jest wykonać tę rzecz. Gdzie ty jesteś? Tu. Come on. Jezu. Przypominam, że Axel dostaje połowę obrażeń podobno. Jakoś nie do końca chce mi się w to wierzyć. Ulala. Galion jest najbardziej podatny tak jakby po tym drugim skoku, bo wtedy zatrzymuje się na chwilę. Dlatego będę strzelał nie po drugim skoku. Oby tak dalej.
Dobra, to był ostatni skok, znaczy ostatni strzał. Znaczy chyba z nim się tak szybko nie będzie kończył. Ale niczego nie obiecuję. Chciałbym widzieć mojego oponenta, tak wam powiem. I to tak najlepiej cały czas. Au. Czy on to właśnie zablokował, czy ja trafiłem w ścianę? Boję się, że trafiłem w ścianę. No to jest tak mało czasu na reakcję, Jezu. Muszę tak naprawdę reagować na dźwięk! A i to zostało mi naprawdę mało czasu na reakcję. Zwłaszcza, że muszę to robić jednocześnie obracając kamerę. Ale tak, jej! Spokojnie. Najgorszy boss jeszcze przed nami. I wszyscy o tym doskonale wiemy. Czwarty upgrade dla Axla sprawia, że mamy większy zasięg ataków, co wydaje mi się trochę bez sensu. To nie dobrze mógłbym zacząć ulepszać zero albo zacząć ładować w te. W speed. Dylematy. Względnie mógłbym dawać special, żeby mieć dłużej kratki nieśmiertelności, ale... To może się opłaca. Znaczy, ja wiem, w co bym najchętniej dawał rzeczy. W upgrade'y dla X'a. Tylko, hehe, X. Chciałbym uskipować scenki w tej grze. Zero jest z tego co... Czy to nie jest tak, że Zero jest starszy niż X? Może nie powinienem tego robić. Jak jeszcze raz spróbuję obrócić się kamerę prawym analogiem, to I swear to fucking god. Boże, on jeszcze... Myślałem, że mam mniej HP. Dobra, on się teraz na mnie przydaszuje, jak głupia wojta, kto jest.
Gdzie ty jesteś tu? Mój chyba największy problem to jest to, że... Mógłbym nawet od biedy mieć to obracanie się kamery pod osobnymi przyciskami, tak jak... Well, to jest, gdyby nie to, że kamera też się obraca w momencie, kiedy my biegniemy. W jakimś kierunku. A, Boże. Trzymajcie mnie od tego głupiego kangura. Au. B. Wow, to było niebezpieczne. To też. Bo jesteśmy bliżej niż dalej. Tym się pocieszę. Posłuchaj mnie, ty mała głupia Mendo. Tak, nadal kankur. Już nie. Nie, to nie było S. To było wszystko, tylko nie S. Jebany kankur. Ale spójrz się na to z tej strony, przynajmniej dostajemy dobrą broń. Bazookę. Czy Zero też dostaje bazookę? Nie. Zero nie mógł dostać z tego bazooki, daj. Rank D, ciekawe dlaczego. Safe select. Uwielbiam sarkastyczne wypowiedzi. Wiecie co? Miejmy już to ze sobą. Miejmy już po prostu w to cholerstwo ze sobą. Potem może być już tylko lepiej, czy coś. Najlepszym gimmickiem tego poziomu są te cholerne bomby. Nie będę kłamał. Dawaj. Ty też. I ty też. O nie. Ja to widzę. Zdążyłem. Zdążyłem! Ja nie największym moim problemem z tym poziomem jest to, że są te cholerne bomby, które będą nam wystawiać od play-y. Jednocześnie to, że ten etap jest nie do przejścia zerem. Znaczy oczywiście jest do przejścia, ja w tej chwili bardzo mocno przesadzam. Czy możesz się podnieść, łaskawie? Tak, możesz. Dziękuję. Coś mocno stukało. Aha, to ty. Czy ja stąd się... Elwell. To był replight. Jego też możemy tą... Ja nie, jeżeli chcemy się zmieniać między Axlem a Zerem, to nie jest, powiedzmy, aż tak źle, ale jeżeli, dajmy na to, chcielibyśmy przychodzić Gesalem Zerem, to jest kompletna modęga. Znaczy rozumiem, wprowadzi system, zmienia się bohaterami w środku etapu, to żeby był wykorzystywany, ale... Co jeżeli komuś na przykład taki styl Axla średnio odpowiada?
I tak w jakimś tam stopniu jest prawie że zmuszony do tego, bo... No, nie oszukujmy się. Sporo rzeczy... Bardzo ciężko jest trafić się zerem tutaj. Dobra, tu jest bomba i po tego deployna nie ma szans, żebym zdążył. A bo i zdążyłem, nieważne. Tutaj na dole jest kolejny deploy, po którego fajnie było zdążyć. Aż się dziwię samemu sobie. Tutaj pewnie też będzie jakiś deploy, którego trzeba zdążyć. Yep. Ależ to jest kurwysyństwo! Dobrze, że tutaj bąknie, bo bym coś się skurwił chyba. Wąż lawowy. Tutaj nie widzę, żeby były jakieś bomby tak na pierwszy rzut oka. Podkreślenie tego, że na pierwszy rzut oka, bo uznają, że się gdzieś się czają, tylko żeby nas udupić. A nie, tutaj tylko to było. I tam jest kapsuła. Aha, kapsuły dla X-a. Wiecie, dlatego X-a, którym praktycznie się nie gra. Dobra, tu jest deployed. Ja go chcę. I chcę zobaczyć, czy tu nic nie ma. Nie. I tu na dole też nic nie ma. Teraz... Nie, tak na pewno nie. Tak to kategorycznie się nie zgadzam. Tylko teraz tego węża chcę. To, że te pociski są praktycznie niewidzialne, też jest strasznie frustrujące. Czy jest jeszcze jakiś deploy tu do zgadnięcia? Nie, ale jest teleport do jeszcze mniej przyjemnej części etapu. I co się wyszło 16 lat temu. Czuję się staro, co nie? Dobra, ważne pytanie. Bo tutaj będzie od zajobu deployidów do ratowania. Tyle pamiętam. I one będą jakoś bardzo dziwnie porozmieszczane. I czemu ja do niego nie mam zasięgu na ten? Na... Lokon. To jest moje pytanie na dziś. A tutaj można nawet na oparę tego po prostu tak to zrobić. Niech się odstrzeli. Tutaj jestem ja, że pewien, że będzie ktoś do uratowania. Biorąc pod uwagę, jak oponenci stoją. Znaczy oponenci, jak są te cholerstwa rozmieszczane. No i możemy mieć dystansu. To nie stanowi problemu. Kubo, 35-lecie? Dobre pytanie. Nie kojarzę tak z głowy. Ależ ten dźwięk jest irytujący. Au. Źle skoczy. Nie, to mnie trafiało. Cały czas. Jestem poza zasięgiem. 2K18. Feeling old yet? O nie, 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 nie! On by go zabił, gdyby wystrzelił. I czułbym się z tym absolutnie beznadziejnie. Wyłączcie te radary! Nie potrzebuję sobie wydłużać zasięgu strzałów. Również ja teraz. Czemu się nie schowerował? Okej, teraz się schowerował. Czy tam się da... To wygląda jakby tam się dało przeskoczyć, to jest najgorsze.
Tam musi się dać przeskoczyć, to jest najgorsze w tym wszystkim. Ale wnet nie w ten sposób. Co jest jeszcze gorsze, to fakt, że tutaj nie ma checkpointu. Więc jeżeli przeszliśmy już jakąś tam sekwencję, to praktycznie musimy ją od zera robić. Uszy mnie rozjebie zaraz. Przysięgam. Kurwa. Jezu. Nawet nie wiedziałem, że coś tak da zrobić. Today Island! Tam jest Hell Tank, to na pewno. Tu jest Deployed. Może tędy by się dało przeskoczyć, I guess. No to też trzeba dość ostrożnie. Pomocy. A to, że te radary, czy jak to tam chcecie zwać, mają knockback na 15 sekund, to jest tak irytujące. A czy tu jest deploy do ratowania? Oczywiście, że jest deploy do ratowania. Jest też wąż. Proszę odwróć się. Czy mogę? Oczywiście, że nie mogę, prawda? Dobra, stąd go trafiam, więc nie jeżdżę. Dobra, on mnie stąd też trafia, apparently. On wciąż mnie stąd trafia. Sprawda nie całym atakiem, tylko jego częścią, ale mimo wszystko mnie trafia. Spokojnie, dalej poziomu wkurzenia, to zaraz będzie można odpalać. Jak tylko dojdziemy do wspaniałego bossa, najwspanialszego ze wszystkich. Aha. Tam nie przelecimy. Tutaj wolę zaczekać, aż coś się odpali. Znaczy, no tak, aż się odpali i przestanie. To mnie nie miałem na myśli. Chciałbym tych kolegów tutaj odstrzelić, żeby mi nie przeszkadzali za bardzo. To z nimi mam spokój. Tutaj był jeden z tych dużych robotów i mam wrażenie, że on mnie stąd może trafiać, więc się schowam. Tu jest już taka psuła, tylko... Teraz jak da się dojść do tamtego cholerstwa? To jest pytanie. Czy ja właśnie... Chyba tak. Nie chciałem. Zastanawiam się, jak dojść do... tamtego miejsca, gdzie wcześniej chciałem doskoczyć, ale nie mogłem. Jedu. Może przeciwnicy się respawnują? Dlaczego? Dlaczego przeciwnicy się respawnują? Czemu tacy jesteście? Cześć Marcinie! Miło cię widzieć. Nie ma cholery, żebym tu przeskoczył. Jak progres? Tak? Jeżeli ci to cokolwiek powie. To tak korci, żeby spróbować! A jednocześnie wiem, że się nie uda.
3 sekundy. 3 sekundy jestem w stanie przelecieć mniej więcej jedną długość tego. 2 godziny i 3 bossów. Weź, żebyś ty widział, ile ja na kangurze spędziłem. To tak wygląda, jakby się dało. Jezu. Ale jednocześnie wiem, że jak to zrobię, to zginę. To pewnie jest do zdobycia, jak się ma upgrade do speeda i przyspieszony dasha, bo coś ten deseń. Jebać. To co, zobaczmy, jak brzmi to w wersji japońskiej. Mniej więcej kojarzę jeszcze, jak się z tym cholerstwem walczyło, ale tylko mniej więcej. A przez mniej więcej mam na myśli, że wskakiwało się na tego cholernego konia. Wskakiwało się dokładnie rzecz ujmując tutaj. Po czym wracało się tu. Ej, bazooka miałem sporo robi. O Boże. Nie! Kurwa. I utkwiłem. Tak. Jak ja uwielbiam utkwić. Jeszcze raz. To było góra ja czy? Doja. Jezu, najgorsze jest to, że to jeszcze gaz spowalnia. Au, type formation. Jezu, on dużo z tego dostaje. W ogóle, nie wiem, czy ja jestem kompletnie upośledzony, czy... Jeżeli coś ma komendę do i A, to absolutnie jest to niewykonalne do używania w 3D? Czy mi się tego wydaje? Generalnie to kojarzę mniej więcej, jak to się robiło, że... A, że już jestem uwięziony, prawda? Yep. What that? Nie, serio, kto wpadł na świetny pomysł? No czekaj. Bo to nie... To jest samo? To jest samo, a nieważne. Wydawało mi się, że to jest duje. Jezu, ale ten boss jest... Czy ja tego mogę używać, nie wiem, raz na 10 sekund, czy coś? Albo dosłownie stojąc? Jezu Chryste. Jeżeli ktoś się pyta, dlaczego nie bije się z tymi na dole, bo te na dole to tylko klony, które efektywnie nic nie robią. Au. Au. A, to ja stąd nie mam zasięgu. Jezu, czemu to mnie znosi? To mnie zrzuci, prawda? Rzucę czymś zaraz. Przysięgam, że czymś zaraz rzucę. Nie
Nie no, jak to sam powiedziałem, po tym bossie będzie już tylko lepiej, tak? No ka! O Jezu, stoi na powietrzu! Jak chcesz się bawić w ser, to będziemy się bawić w ser. Nie ma sprawy. Hienald, przypomniałem sobie, jak się z tobą walczy. O ile nie zostanę wbity w tej formation, jak imbecyl. I o ile zacznę trafiać rzeczami. Jak już mówiłem, o ile zacznę trafiać rzeczami. I nie dawać się trafiać prostymi rzeczami. Ależ to jest irytujące, że... Dobra, Jezu. To mnie jeszcze trafiło, by the way. A teraz wyobraźcie sobie, że nie macie broni kangaroo i zadajecie mu zamiast tych iluś tam obrażeń jakieś 2. Więc musicie to, co ja właśnie robię, powtarzać jakieś 70 razy. O mój Boże, ta information. XD. Chodź tu, kurwa. Daj mi bazukę. Daj mi kurwa bazukę. Gdybym jeszcze wiedział, który jest prawdziwy, co nie? I gdyby jeszcze w tej grze się dało celować, co nie? Nie chcę nigdy więcej tykać tego gównianego bossa. A najgorsze jest to, że wiem, że w tej grze są rematche. Wiecie za to, czego nie ma w tej grze? Kurwa X-a. Ile zgadnąłem replayedów? Jakieś 12? Jeden na pewno mi umarł i jednego na 90% nie zgadnąłem. Tak, tak, 4, upgrade, 6, 7, 8, 9, 10, 11, umarł, 13, 3 mi zabrakło. Witaj z powrotem, Petku. Czyli zgarnąłem 2 upgrade. A, czy ja bym mogę wziąć do speeda, bo te 2 specjale. Bo generalnie specjale sprawiają, że... dużo dłużej mam klatki nieśmiertelność. Kurwa, wróć. Tak, chcę to zatwierdzać. A, dobra, nie muszę zatwierdzać, ale... Jeszcze raz chcę to, jeszcze raz specjal. Teoretycznie z tym powinien mieć podwójne klatki nieśmiertelności na Axlu. What a game. Nie no, mówię, pocieszam się tylko i wyłącznie tym, że najgorsze mam już ze sobą. Gorzej niż u Hienalda nie będzie. Więc teraz już tak naprawdę mogę iść gdziekolwiek. I jeżeli pójdzie mi naprawdę dobrze, to istnieje niezerowa szansa, że po tym etapie dostanę X-a.
Bo z tego co pamiętam, trzeba 64 play do uratować, żeby mieć X-a. Nie, duch jest tej, ile wy mi zadajecie. Biegam tak głównie po to, żeby zobaczyć, czy gdzieś te play'y nie są poukrywane. Nie wygląda. Da? Tu się nie da skoczyć, prawda? Nie. Da się za to jego uratować. I jego. I jego. Ja wiem, jeżeli ktoś wam powie, że trzeba zabijać przeciwników, to nie wierzcie mu na słowo. Co, wy chcecie grać w Mega Man X po to, żeby zabijać przeciwników? Oszaleliście? Tutaj był jakiś bardzo upierdliwy minibus, z tego co pamiętam. Aczkolwiek mogę źle pamiętać po prostu. Jop, dobrze pamiętam. Oczywiście, jeżeli myślicie, że możecie obracać tutaj kamerę, to jesteście w wielkim kurwa błędzie. Nie, no wiecie, ja na przykład bardzo lubię widzieć, gdzie jest przeciwnik, z tym się bije. Ale może wymagam za dużo od takiej gry jak Mega Man X 7. Jestem też nie ja, że powiem, że pominąłem jakieś replay'e przypadkiem w ten sposób. Tutaj generalnie z tego co pamiętam, to ogień tak jakby w dużej mierze wyznacza to, gdzie możemy chodzić, a gdzie nie możemy chodzić. No przynajmniej o tyle dobrze, że nie musimy się martwić, czy przez ten ogień da się przejść, przez ten nie. Jeszcze z tyłu do mnie strzelają, Jezu. Chyba z tyłu, tak. Pio, pio, pio. Tutaj jest kolega do uratowania, tylko pytanie, czy do niego się mogę dostać tędy kulą, czy jeszcze inaczej? To nie tędy. Czemu on zniknął tak naprawdę? Nie, Mega Manie, nie ma. Czemu od tego nie można wall jumpować? Halo, Axel. Axel pijany. A teraz wyobraźcie sobie walczyć z takimi przeciwnikami jako Zero. Znaczy, jedno muszę oddać X7, że generalnie nie powiedziałbym, że to jest gra zabugowana, tak? Więc pod tym względem... Nie wiem, mogę narzekać, ale... Akurat na bugi, takie sensu stricte, że coś jest zbugowane, to raczej aż tak nie ma co narzekać, a już na pewno nie w porównaniu do X7. Znaczy do X6. Bo X6 jest zabugowane w 5 dób. I z tym się nie będę kłócił nawet pomimo tego, że lubię tę część. W przeciwieństwie do większości osób. A tak, jeszcze jedna rzecz, na którą bardzo chciałem ponarzekać. Że jeżeli biegniemy w stronę kamery, tak jakby, czyli w tej chwili w nasz dół, to absolutnie nic nie widać w stronę, w którą biegniemy. To mnie tak wkurwa. Jeżeli po coś się musimy cofnąć. No tak. Z tym się zgodzę, że nie było testowane, czy w X7 się gra dobrze. Ej, tutaj się daszowało. Z tego co pamiętam, to jest tak, że jak tylko zniszczymy jakieś działko, to dostajemy Rama Fireballa i podaję?
Więc teoretycznie idealnie byłoby niszczyć po dwa naraz. Bo dzięki temu tak jakby ograniczamy te przerwy. Dobra. Udało się miałem szybko to zniszczyć. O, ale o co chodzi? 6 błędy. Znaczy X6 też ma sporo problemów designowych. Nie oszukujmy się. Wciąż gra mi się w niej chyba najprzyjemniej ze wszystkich PSX-owych, chociaż musiałbym odświeżyć sobie tą X4. Mam jedno zasadnicze pytanie. Toksyczna woda zabija w kontakcie! To jest segment 2D, by the way. Nawet jeżeli nie wygląda. Jak akurat możemy zgadnąć? O mój święty Boże. Czemu to wygląda, jakby strzały się odbijały, tarcze jednocześnie zabijały przeciwników? Ty też jesteś do uratowania, chodź tu. Ty będziesz do uratowania jako zero. Czas na przyjemnego i fajnego bossa. Którego jestem pewien, że pobiję. Z tego co pamiętam, od niego dostajesz najlepszą broń dla zera. Czy będę X-a używał? Jeszcze zobaczę. Nie obiecuję. Pozwolę sobie uciec, zaczekam aż on do mnie wróci. Nie wiem, czy mam jego słabość, szczerze mówiąc. Au. Jezu Chryste. Aż on ma zasięg. No bo nie ma zasięgu. Czy on? Nie, come on. Już się bałem, że ta gra jest na tyle głupia. Znaczy ta gra jest na tyle głupia, ale nie aż tak. O Jezu! O, dobra, żyje. On właśnie wpadł do wody, pomimo że wyskoczył koło mnie. Okej. Okay. Okej, okay, stąd niestety mnie trafia. Zastanawiam się, czy mógłbym znowu znaleźć miejsce. Tak. Dobra. Mam dziwne wrażenie, że powinienem zmienić się na tego, na ze... Czemu wszystko w tej grze dodaje aż tak dużo? Czemu mam wrażenie, że zaraz umrę? Nie! Nie! No kurde! Było blisko. Mnie najbardziej chyba irytowało, że jak jest ta kontra zero, to wydaje się, że to jest idealna walka, żeby używać jej akurat na tego przeciwnika. Pomyśleliby się tak, co nie? Nope! Ej, kolejny power up. Ej, uratowałem wszystkie replayty. Gdybym teraz wyszedł do Steve Selectu, to mógłbym tego. Mógłbym teoretycznie wziąć sobie X-a.
Co dawały upgrade ze Speed Deluxe'a? Speed Shot Hyper Dash Hover Plus. Tak naprawdę wszystkie upgrade'y dla Axela w tej chwili są trochę bezużyteczne, że się tak wydarzy. Więc For All I Care mógłbym po prostu dać oba dla zera. Do Powera. Zawsze to odrobinę więcej obrażeń. A przed odrobinę mam na myśli teoretycznie 50%. To co, Editoraj! Hej! Pomyślelibyście, że po ich 5 nauczyli się, że powinni dodawać się wszystko skipować? Nie? Podoba mi się też, że ten rzut wskazuje, jakby ta walka miała być w jakimś 2D albo 2,5D. A to już nie. Dobra. Czy on ma słabość jakoś, to mnie zastanawia. Tarcza na pewno nie. To była słabość kangura. To jest tarcza właśnie, to jest... Nie, czekaj, to jest broń tego... kangura. To była broń na kangura. A broń kangura dobrze chyba na Hinata działała, miałem wrażenie. A się schował? To nie wygląda jakby była jego słabość. To kategorycznie nie wygląda jakby to była jego słabość. Co to kurwy? Cholera ci chodzi. Au. Jezu, on tak dużo zadaje. Nie to na to. I mean, nie wiem, ja nie pamiętam słabości w X7 kompletnie. Ja o tej grze próbuję zapomnieć tak dużo, jak się tylko da. Au. Na przykład zapominam podobnie jak ta gra, że dostaje połowę obrażeń podobno, zgodnie z upgrade'ami. Bo nie wiem, jeżeli ja naprawdę dostaję połowę obrażeń, które powinienem dostawać, to bossowi tutaj zadaję zdecydowanie za dużo. Czy możecie mnie zostawić? Chyba nie chcą. No! Spójrzcie na nie. Nie wygląda jakby miała być jego słabość. A teraz to już powinien być w sposób, być w stanie zaciekać go Saberem. No widzowie zdecydowali, no. Stwierdziłem, że czasem trzeba sobie przypomnieć, dlaczego niektóre gier się nie lubi. I ja sobie właśnie w ten sposób przypominam. A że jak wszyscy wiemy, widzowie bardzo lubią patrzeć jak cierpię. Diglave! Gdyby to był Diglave z 8, o Jezu! Diglave z X8, o Boże, to jest po prostu... rozkosz. Mógłbym całe życie grać Diglave'em z 8. To jest najlepsze, co spotkało... X-y. X6 na Xtreme, wolę przechodzić X6 na Xtreme niż X7 koło każdej poprzedniej nocy. Zresztą,
Ja już niejednokrotnie mówiłem, że ja i chrzustka to jest raczej połączenie, które się lubi. Tonion. Bla bla bla. Wybierz dwóch z trzech. Bla bla bla. Wybierz dwóch z trzech. No w sumie to tak, nie jestem w stanie zaprzeczyć. Pytanie, czy chcę X-a i 0, X-a i Axla? Nie używać X-a? Pamiętam, że X miał kompletnie zjebany buster w tej części, trochę jak ten z Mega Mana 5 oryginalnego. Kończy mnie, żeby spróbować grać X-em. Tylko musiałbym pewnie też po armor pójść. Do niektórych etapów. X i 0. X i Axel. Ani 0. Wyjebałem wszystkie upgrade'y w Axla? Doskonale. Czas go nie używać, bo dostałem X'a. Moja ulubiona część grania w X7 TBH. Znaczy, ja generalnie, powiem szczerze, nie używałem nigdy tego. Nie używałem nigdy... A, to dlatego ten buster był taki zabawny. El Topo Kekko. El Topo Kekko. Czy przeciwnicy właśnie przenikają przez teksturę losowo? Żyć nie umierać. Mam déjà vu, jakbym podobny etap widział w jakimś X4 albo w X5. Przysięgam, notujące się schody do góry powtarzają się tak często w X-er. Znaczy schody. Wejścia bardziej niż schody. Jesus fucking Christ. Czy oni przewidują, gdzie będę szedł? Czy mam wierzyć, że ta gra jest na tyle mądra i inteligentna? Nie, to przekraczało... Fine! I get it! I get it! No przynajmniej to na darmowych tych... ...replay'ów. Okej, okay, to jest segment pseudo 3D. Tutaj X może zgarnąć pełną apteczkę. Czy ja trafiam? Czy ja w ogóle trafiam? Okej. Okay. Czy ja w ogóle trafiam? Chyba tak. Albo apparently w ogóle nie strzelam. To też jest opcja. Cóż za kamera? Proszę Państwa. Au. Na tym będę musiał przeskoczyć. Na tym nie. On jest po drugiej stronie kompletnie, ale już do mnie wraca. Ciekawi mnie bardzo, jak się z tym przeciwnikiem walczy jako zero. Poza tym, że się nie walczy. A, czyli na tym nawet stawać nie można. Bo po co? Znaczy wiecie, z tym przeciwnikiem jest bardzo jeden prosty sposób walczenia. Domyślam się. Czy możesz przestać się chować? Au. Nalegam o zaprzestanie chowania się. Co pan sądzi?
Piu, piu. Najlepsza broń, proszę państwa. I kolejna część spinaczki. Jej. Czy to znowu? Co? What the fuck? Excuse me? Okej. Okay. To jest dosłownie, okej. Okay. A, jak gdyby tak zmienić broń na normalną. Znaczy, domyślam się, że się da tak normalnie. Po prostu zdziwiło mnie to. No i za chwilę. Dobra. Przechodźmy tego, tak jak pan ich przekazał. Pacyfistycznie. Okej, okay, ja chciałem. Oni mi nie dają. Ej, apteczki. Czasem zapominam, że w tej grze istnieją apteczki. I przysięga, nie ma to żadnego związku z tym, że bije dużo mniej przeciwników niż ustawia przewiduje. Nie no, przeklął mi wyzopija, nie wiem, co ci chodzi. Weź w ogóle. Ostatnio grałem sobie w X8, tak, żeby sobie przypomnieć. Okej. Okay. Miałem takie przeczucie, że to się źle skończy. I co się okazało w tym X8, że zapomniałem kompletnie, że te łączone ataki muszą trafić przeciwnika. Ja myślałem, że one są globalne i tak je uruchamiam i się dziwię. Czemu się nic nie dzieje? Czemu się nic nie dzieje? Przecież wciskam odpowiedni przycisk. O mój Boże, czy to niewidzialne bloczki? Oh baby. Mam wrażenie, że powinna jechać tankę. Co mi jest trochę nie na rękę. Ale niestety praca kamery w tę stronę akurat będzie mnie jebać w dupę. Yep, to jest Heltank. I właśnie go zgarnąłem. O Boże. To było chujowe. Cześć, Katie. Boże! Serio? Czasem nie wiecie, jak się cieszę, że Zero ma takie możliwości atakowania przeciwników w powietrzu, żeby radzić sobie z tymi głupimi nietoperzami. Przysięgam. Kurwica mnie strzeli. Momentalnie się zastanawiam, czy jest delay na czasie, czy coś ten deseń. Ale nie jestem pewien, do czego w tej chwili się odnosisz, Marcinie. Ej, czy tutaj już się dało? Nie. A może? Tak, to są. Czemu Zero spadł? Bo platforma zniknęła mu pod nogami. Odwiedka filozofia.
Przysięgam, to, że zero nie ma w tej grze żadnego ataku pionowego w powietrzu, tylko jedynie horyzontalny, jest tak kurwa głupie! Nawet nie powiem, że frustrujące, to jest po prostu głupie! Haha, fajny atak! XD! Czy to już Tonion, czy to jeszcze nie Tonion? Yep, to już Tonion. Jego słabością był ten głupi atak, że się barierę stawia. Jeżeli dobrze pamiętam. Tylko nie pamiętam dokładnie, jak się go używało. Zaraz próbuję sobie przypomnieć. Bo na pewno nie stało się po prostu jak idiota w ten sposób. A może i się stało. Dobra. Właśnie chciałem powiedzieć, że taka nie może być aż tak głupia. Okej, może. Albo i nie może. No właśnie, mam wrażenie, że mogę tylko do połowy tego ataku używać. No jak już mówiłem. Bo tutaj mam wrażenie, że już się nie da. Bo on tylko będzie teraz tego używał. No nie, nie widać, żeby to miało sens. Więc chyba po prostu zmieni na X-a. A może? Nie. To nie przejdzie. Spróbujmy zmienić na X-a i spróbować użyć Gaia tego. Czy mogę w tym? Tak, mogę biec. Okej. Okay. Oh baby. Bullying. Reportuję zbulowanie. Czemu w ogóle dostaję z tego obrażenia? Czy ich ma same broń z Axu? Z tego co wiem, to tak! Wow! Tego się nie spodziewałem. Wydaje mi się, że X8 tego nie zmieniło, jeżeli chodzi o bronię? Między Axlem a X-em? Że tam też mieli te same bronie? Znaczy mówię, ja już dość długo nie grałem w te nowsze X-y generalnie, tak? W sensie te PS2-kowe. Więc tutaj mogę generalnie pierdolić głupotę. Więc jeżeli ktoś chce mnie poprawiać, to śmiało, tak? Co ciekawego dawał w ogóle Armor w X7, bo zastanawiam się, jak bardzo chcę go zbierać, jeżeli chcę grać X-em. Na pewno glide. Dobrze, nie chcę, co powinien chcieć. Nie, 16 playdów. Mój play z X7 nie powinien istnieć, biorąc pod uwagę, jak bardzo skarciłem tę grę. Z tego co pamiętam, to przez jakąś połowę gry puszczałem swój własny soundtrack, pomimo że muzyka to jedyna rzecz, która w tej grze się do czegokolwiek nadaje.
Chyba power. Jeszcze raz, co daje upgrade X-owi? Power, power, damage, range, shot, shot, dash, charge. Czy jak na złość X chciałby 3 w atak i 4 w speeda i 3 w special, tak? Żyć kurwa, nie umierać. Bo generalnie X na czwartym poziomie speeda ma przyspieszone ładowanie, więc to by mu się na pewno przydało. Ale w pierwszej kolejności chyba najbardziej się opłaca power, żeby mocniej strzelać. A potem mogę myśleć nad resztą. Bo generalnie z tego co widzę, to trójka zmniejsza mi obrażenia przyjmowane. Mam wrażenie, że to nie działa naprawdę, biorąc pod uwagę ile postaci dostaje obrażeń. Zapiszemy sobie... Teraz gdzie generalnie były te kapsuły w tej grze? Na pewno jedna była u tego, u Hinalda, to tego jestem w 100% pewien. Tylko gdzie reszta? Wiem, że spotkałem dwie kapsuły przynajmniej podobne. Nie jestem pewien, czy któraś z tą Konga nie była. U Kangura. Czy ja chcę się przejść teraz po kapsuły? Boże. Musiałem zerknąć, czy nie potrzeba jakiejś specyficznej kombinacji postaci. Biorąc pod uwagę, jeżeli jest coś, co mogę zarzucić X8, to to, jak dużo tam trzeba backtackować. Jezu Chryste, ile w X8 jest backtackingu. Przez to, że wiecie, część upgrade'ów można zebrać jako X0, część upgrade'ów można zebrać jako 0 Jaxel, tego typu rzeczy. To jest jedna z tych rzeczy, którą naprawdę mogę zarzucić X8. On to przeżył. On przeżył właśnie trzy strzały z naładowanego Bastera. Jesus fucking Christ. Same fajne jest to, że tutaj też powiedzmy mamy namierzanie. Biorąc pod uwagę, że jest po takiej sekwencji pseudo 3D, to napadaj wygodne. To nie fair. Powiem tak. Jestem na 99% pewien, że X bez upgrade'ów jest dużo lepszą postacią niż Axel z Finkshashu albo ze wszystkimi upgrade'ami. Gdzie to będzie? Bo kojarzę, że już to dzisiaj widziałem jako tak. Tak. To nie wiem, uważasz na te skały generalnie. Jeżeli dobrze policzyłem, to wytrzymało mniej więcej 16 strzałów. Czy... No i to jest bosko. Przysięgam! Ja w tej grze biorę 0 do etapów tylko i wyłącznie po to, żeby mieć mobilność jako taką. Po nic innego. 0 do niczego innego się w tej grze nie nadaje. Co jest ciekawości?
To jest Dickley, prawda? Tak. O mój święty Boże, ale to jest chujowe! I on też ma ten poziomy atak w powietrzu! O ja pierdolę! Co pominąłem? Kapsuła była wcześniej? Kurwa. Gdzie była? Au. Nie, miałam ochotę powiedzieć, że ona była tam na dole. W sensie, że tutaj na dole, albo jeszcze kawałek gdzieś dalej. Ale tutaj wiem, że są kolce, więc jak tam spróbuję, to nie dam rady. Tu są kolce, to na pewno. Kapsuła na gałęzi jest nie na kolcach. No to powiem tak, tego akurat się spodziewałem. O, to bardzo bezpieczne. Bo tak, tu są kolce, to na pewno. Najwyżej teraz wejdziemy do etapu jeszcze raz. Ale jaka filozofia. Znaczy, mi się generalnie wydaje, że ja widziałem gdzieś tę kapsułę. Jak wcześniej przychodziłem. Może tutaj? Halo? Okej. Okay. Już się bałem. Eksu, heksu. O mój święty Boże. Pytanie głupie. Domyślam się, że mogę albo glajdować, albo... jumpować. Nie oba naraz. O Jezu. Wydaje mi się, że nic tu więcej. Jezu, ale ten glide wydaje się... Nie powiem, że zły czy dobry, ale... dziwny. W sumie jak już tu jestem, to po prostu mogę przejść. Aż nie, tu jeszcze minibus jest. To mówię, nie dobrze widzę etapu. Czy mogę już po prostu wyjść z etapu? The Twitch wyjście z etapu nie zepsze mi upgrade'u. Biorąc pod uwagę, o jakiej grze mówimy, to absolutnie by mnie to nie zdziwiło. Moje wspaniałe źródło sugeruje mi, że jest jeszcze u Kroranga. Nie do, patrzę nie tu gdzie trzeba. Jest u Kroranga, jest u Hienarda i u Antitora. Przy czym nie wiem, czy... jako tako... zebranie całego pancerza cokolwiek daje. Więc potencjalnie, jeżeli Helm tylko zwiększa zasięg zbierania znajdzie, to... zastanawiam się, czy go sobie nie odpuścić.
Ej, co nie wiecie co? Teraz sobie nie odpuszczę. To to było? Ten sam etap! Nie wmówiliście mi, że jest inaczej! W sumie, jeżeli te dwie gry rzeczywiście wychodziły mniej więcej w tym samym czasie, to jestem w stanie uwierzyć, że po prostu użyli tego samego pomysłu do dwóch różnych gier. Nie zdążę. O mój święty Boże. Spierdalasz się też tak samo. Nie, nie, tutaj spierdalasz się dużo gorzej, bo w 3D. Ale tego samego dnia w Japonii, czy tego samego dnia na zachodzie, bo to zazwyczaj są dwie różne rzeczy. Zaspeedanujemy strzem. Halo? Czy ja coś skupałem? Możliwe? A, żeby nie było, wrzuciłem to na lupa, więc nie spodziewajcie się, że tak szybko od tego uciekniecie. A, jak skopałem, pewnie nie prawo. Znaczy nie chciało mi się szukać jak ten z tego czy innego powodu. Either way, jako że już skończyliśmy latać samolocikami. W Japonii wcześniej wyszło 0. No to widać, że X7 tylko umie pomysły kopiować, no co ja mogę rzec. Can you hear me? X, can you hear me? X, can you hear me? To nie trafia, by the way. Au, tak. Znaczy, co masz na myśli przez zwykły poziom? Nie, to wydawało się, że dobrze staje. Podejrzewam, że większość osób tutaj kojarzy operację prawicowe uderzenie. O, ty łajzo. Nic tak nie bawi jak próbowanie trafienia latających przeciwników jako ten. Jako mili postać. I to jeszcze w 3D. Nawet nie jestem pewien, czy mam Lightning Slash.
Możliwe, że mam, ale głos nie dam. Dobra, i teraz muszę tutaj generalnie znaleźć kapsułę, bo ona jest w tej części na pewno. Więc dobrze by było rozglądać się po bokach. Pio, 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 pio. Fajnie było mu sobie obracać kamerę, co nie? Imagine obracanie kamery w gaz 3D. Marcinie, generalnie nie było ci, jak sobie robiłem bardzo dobre śmieszki z tego etapu. Przez jakąś połowę ścian tutaj można strzelać z jakiegoś dudnego powodu. Nie mam kompletnie zielonego pojęcia dlaczego. Ale można. Tak, ścian. Czekaj, może zademonstruję. Niekoniecznie tu i teraz, ale... Czy ja go trafiam? Czy ja go nie trafiam? Ewidentnie. Coś ci daje. No, paru przeciwników da się w ten sposób zabić. A, jeszcze się w to pieprzyłem. Żarty żartami, ale... Nie, spoko, tak myślałem, że jak się nie odzywasz, to śpi, więc... Powiedzmy, nie czekałem, tak? Bo spodziewałbym się, że gdybyś był, to byś się szybciej odezwał. Czy taka psuła była tutaj? Nie. A, wiem gdzie ona była. Tutaj jak już się ten segment przejdzie, by the way, skakanie tutaj to skurwysyństwo matki, a tutaj nie wiem kto to wymyślił. Dawanie ludziom skoków tak, że nie mogą widzieć gdzie dokładnie są, jest moje zdanie absolutnie chujowe. Dobra, i teraz pancerz był z lewej chyba. Teraz się przekonamy, czy miałem rację. Ja nie miałem rację. Miałem rację. Jest. Nie, MX7 dla mnie nie ma złego sontaku. Jest to jedna z nielicznych rzeczy, o których nie powiem, że są złe w tej grze. Okej? Okay? Cześć, co ja dokładnie dostałem? Podobno body parsy, które sprawiają, że dostałem połowę obrażeń. I podobno powinienem usłużywać Giga Crasha. Nice. Jestem w stanie potwierdzić, że Giga Crash może być przeze mnie używany. Dobra, rzeczy zgadnięte. Serce right. Co jeszcze jest? Ręce są Hinarda. I to w pierwszej części, więc nie powinno zająć to już tak długo. Hinard coś to. Jak to było? 3 godziny jestem gdzieś po 5 etapie? Coś ten deseń? Nie wiem, ja nie mam takiego poczucia, że generalnie utwory z X7 są złe, słabe, jak
byś tego nie nazywał. Chyba bardziej, że nie zapada jakoś super w pamięć, o. Nie traktuję tego jako coś złego sensu stricte? Bo zawsze mogły to być utwory, które zapadają źle w pamięć dla porównania. Palet oprócz tego, że dość często się odzywa, to jeszcze ma irytujący głos. I to niezależnie od wersji językowej. Pamiętam, jak się kiedyś śmiałem, że włączę sobie japońską wersję językową, na pewno będzie lepiej. Nie było. Dobra, żarty żartami, bo ja w takim tempie nie dobiegnę do tej kapsuły. I byłaby się pana Rodowa, bo tutaj checkpoint jest tak rozłożony, że jest dopiero u Hinalda. Znaczy, za teleportem, który tam prowadzi w stronę Hinalda, o, w ten sposób. Fajnie było go zabić. Kapsuła była, to nie. Czyli kapsuła musiała być jeszcze kawałek dalej. Lubię walczyć z tymi przeciwnikami jako zero, tak wam powiem. Ogólnie lubię grać tego jako zero. Tu jest kapsuła. Nie mam zły gier. Mega Man od 7 do 9 XDD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 D
Ja wielkim masochizmem byłby zadowolony w tego. A mi przecież nie będę bronił. Jeżeli ktoś lubi trzeć sobie kulki w łeb co dwie minuty. W tej grze jest za dużo przeciwników, których trzeba atakować w powietrzu. Przy jednoczesnym braku sensownych opcji atakowania w powietrzu jako zero. Takie jest moje zdanie w tym temacie. Plus fakt, że są przeciwnicy, którzy strzelają seriami po 3, a Zero ma tak wolne kombo, że nie jest w stanie odbić tych trzech pocisków. Pomimo, że przynajmniej teoretycznie powinien móc odbijać pociski, tak? Więc odbije pierwszy, drugi, a trzeci mi dostanie. To jest standardowy... Dla mnie to jest standardowy po prostu przykład na to, że tego nie została odpowiednio przetestowana. Jak on się pojawia, skurwa? Miałem z tym etapem jakiś zauważalny problem, jak przychodziłem GP. Chyba wiem, jaki mógł to być problem. Czemu w ogóle... Może dostawać obrażenie od czegokolwiek? Pewnie nie. No dobrze. Przysięgam, gdyby ten EP i tumer. Właśnie to nie był anti-eater. To był snipe coś innego chyba. Mam wrażenie. Ale głowy tu nie dam. Czy to się da tak przeskoczyć? Nie. Interesujące. Gravity to był Beatle, nie znacie się. Co ja mam sobie z tymi deploidami? Nie, serio, co ja mam tutaj z tymi deploidami, które są za tymi ścianami? W
Wiesz co, Marcinie, ja spodziewałem się tej odpowiedzi, ale nie chciałem jej słyszeć. Miałem tą cichą nadzieję, że może jednak nie. O no 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 no. O no 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 no. О, ну-ну-ну-ну-ну. Jak bardzo można obejść wszystko dookoła, żeby nie bawić się w tym głupi gimmick? Jak patrzę na te wszystkie replo... I co, nie zgadnę, do wszystkich jest potrzebny ten. Axel, co nie? Okej, pewnie nie dobrze. E? Co tu się stało? Może mi ktoś zabrać z tego etapu, póki jeszcze nie dostałem jakichś bardzo nieprzyjemnych konwulsji. Nie, serio. Ten etap przypełnił mnie bardzo nieprzyjemne dolegliwości. Aj, obawiam się, że nie będziemy w stanie uniknąć tego gimmicku z tego, co widzę. Chociaż może... nie. Bo tu nie przejdzie. Tu przejdziemy? Czy to nas dokądkolwiek prowadzi generalnie? Okej, stąd generalnie nie wyjdziemy. Jezu Chryste. Jak się tu poruszać? Czy to się da w ogóle zrobić bez wchodzenia na te pomarańczowe gówna? I dlaczego nie? Nie wygląda. Trochę. Jezu. Wyczuwam nienawiść do tego etapu. Czy ja tu? A, bo tu jest ściana, dobra. To nie jest coś, co chciałem zrobić. To nie jest coś, co chciałem zrobić po raz kolejny. Najgorsze jest to, że ja nawet do końca nie jestem pewien, gdzie ja mam iść. A fakt, że konsolki są tu pozamieniane, na pewno mi w tym nie pomaga. Nie, serio, ja naprawdę nie widzę, jak ja tu mam. Czy właśnie...
Czy ja dobrze przyszedłem? Chyba. Tak. Nie zgadzam na upgrade'u do X, ale chyba przeboleję. Chyba. Nie zgadnę też jakichś 30 deploy do falta, też chyba przeboleję. Nie wiem, czytając jego nazwę po japońsku, mam wrażenie, że on dosłownie jakoś się inaczej nazywa. Chyba, że to po prostu jest japońskie określenie na tego, do wkojada. Jak się z tobą walczyło? A też się z tobą walczyło. Czuję się pewnie, jakbym miał to na umiejętności. Ale tylko się czuję, nie martw się. Czy Zeno może z nim jakoś w ogóle w takiej sytuacji walczyć? Musi czekać, aż to wyjedzie pewnie. Ale bo ja miałem mało HP jako Zeno. Zapomniałem o tym kompletnie. A dzięki Bogu, że Dejtem nie wrzuci do walki z powrotem! Tyle deployidów uratowanych. Ale dostałem dwa upgrade'y. Olo. To co? Dla X-a power? I dla X-a speed? Tak. Aqua i tutaj bezużyteczne. Czemu Aqua? Nie, serio, czemu Aqua? Skąd się nagle wzięła? Czy mogę prosić łaskawie o możliwość przebijania kascenek? Czy to za duże wymaganie? Tyle playce nie ratowałeś. A! Trudno się mówi. Dobra, dajcie mi się przełączyć na X-a. To jest ciekawe, czy bossowie ogólnie tyle dostają od X-a, czy... To tylko Antiter ma taką idiotyczną słabość na naładowany Buster. Bo już nie pamiętam w tej chwili. Ja tylko chciałbym przypomnieć, że według gry dostawałem w tej chwili 1/4 obrażeń, które powinienem normalnie dostawać. Bo połowa zredukowany przez upgrade do powera i połowa z tej połowy jeszcze przez armor. Mam wrażenie, że któryś z tych upgrade'ów nie działa tak, jak powinien. Ale nie mogę być pewny, wiecie? Dobra, kto mi jeszcze został? Borski? Czy jak mu tam było? Rajd Borski. Daj Borskiego.
Czym, że jest Mega Man bez poziomu z tym? Nie macie. Ja też wcale się jakoś... O mój święty Boże! No tak! Było coś takiego! O mój święty Boże! O mocy. Chyba wolałbym tutaj grać Sonika niż to. Jeżeli dobrze kojarzę, to się robi na zasadzie przychodzi się na dwa razy. Raz się przechodzi, żeby zgarnąć Reploidę, a drugi raz się przychodzi, żeby przejść. I chyba jeszcze Hartanka bezczelnie pominąłem. A bo ja to w ogóle mam podnosić. Tu są reploidy do ratowania. Uwaga! Nie dam rady wykręcić niestety. Aż taki dobry w wykręcaniu ewidentnie nie jestem. A może to ja mam takie flashbacki z X8, jeżeli chodzi o segmenty pościgowe. Bo Dynasty w X8 było absolutnie nieznośne. To jest jeden z etapów, których absolutnie nie toleruję. Ależ to skurwysyństwo jest. 7, 6, hard tank. Tej hard tanka. 5, 4. 3. 30 sekund. Target. Uratowany. Gdzie jeszcze mi zostały rzeczy do zgadnięcia? 10 sekund to jest problem, to na pewno. Rip. To jest strasznie skurwysyńskie, że trzeba zgarnąć coś bezpośrednio za rampą. Także gracz tak naprawdę średnio ma jak. W każdym razie reploidy pozgarniane, więc mogę już się zająć zgarnianiem targetów. Powiedziałem, mogę się zająć zgarnianiem targetów, a nie trafiasz w targety. Mój święty Boże. No! Jak? Trzymałem się lewej krawędzi tego szaleństwa. Czekam, aż się przyklipuje. Dobra, to odgarnięte. Jeszcze trzy. Tutaj powoli, 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 bez pośpiechu. Okej, to jeszcze raz. Trzymamy się lewej, kurwa, strony. Dobra. I tu ostatni.
Czy tam nie da doprowadzić do boskiego? Czy jest jeszcze etap? Jezu. To jest chyba najszybszy etap w takim razie. Dobra, jak się walczyło z boskim? Poza tym, że walka jest w 3D jak większość innych. Poza tym, że ewidentnie chłop nic nie robi. Stawia bomby, to na pewno. Wow. Sprytne. Mam wrażenie, że powinienem używać jego słabości, ale może wymagam od siebie nieco za dużo. A już na pewno, jeżeli chodzi o to, czy pamiętam, co jest jego słabością. Au. Au. Jedna perspektywa tutaj czasami potrafi tak przeszkadzać. Wypadałoby się usunąć na brzeg. Czy ja ich mogę zabijać? Nie. Oczywiście, że nie, tylko... Oni są tu, zgaduję, tylko po to, żeby mi celownik się na nich lokował. Tylko cały mój nie bije, to jak połowie bossów w tej grze! Chciałbym, by ktoś zrobić lepszego CP. Czym jest CP? W sensie cyberpunka. Bo w życiu... Dobra, już. Już ogarnę. Skupię się dwa razy na jeżdżeniu. Nie, osłabości są od tego, żeby bossowie mieli poniżej 30 godzin klatek nieśmiertelności, takich w najlepszym X-ie na PSX-y. Okej, co dostaniemy? Nic. Upgrade Hearthstone, nic. Ach, one up, nic. Nie pamiętam, co to jest to drugie nigdy, czy to jest amunicja, czy... Okej, czyli zgadnęliśmy wszystko. Nice. To drugie albo trzecie, to gdzie zgadnęliśmy wszystko. Kurwa. Wiecie, co jest tym wszystkim najgorsze? Że za trzy części wydaje mi się, że nic sensownego nie będę miał. W sensie do speeda, ani do powera. Do X-a. Mógłbym w sumie wziąć plus jeden do powera. I plus jeden do speeda. No to co? Endgame, czas zacząć! Mój święty Boże, pamiętam, jak wlekła mi się walka z Zedem, jak oryginalnie ten let's play robiłem. Do tej pory nie jestem pewien, czy to kwestia tego, że ta walka po prostu jest tak zdesignowana. Czy to bardziej kwestia tego, że... Że ja miałem tą zlagowaną wersję, która chodziła na połowie FPS-ów. Dobra, tutaj mamy powtórkę z Interstage'a, gdzie musimy po prostu uciekać przed przeciwnikiem, jeżeli dobrze pamiętam. Hej, spójrzcie, to prawie turbo tunel. XD. Niestety nie spada, to by było zbyt fajne, proste i przyjemne. Oh boy. Oh boy. Au, au.
Ale chodź tutaj, no. Zero jest generalnie, jakby nie patrzeć, bardziej mobilną postacią! Jak tego mam uniknąć, poza tym, że trzyma się większy dystans? Czy to już walka, czy dalszy segment pościgowy? No jeszcze segment pościgowy, tym razem przed wspaniałym 3D! I to jeszcze w kierunku kamery, ja pierdolę, ale ja tej gry czasem nienawidzę. I tak wiem, że ktoś zaraz się na pewno przyczepi o to, że powiedziałem czasem. Ale naprawdę, biegnięcie w kierunku gracza w X7 to jest takie skurwysyństwo. Głównie dlatego, jak mało widać. O! Skąd gracz ma wiedzieć, gdzie dokładnie mam przeskoczyć w takiej sytuacji? Gdzie to jest moje hapeki? Albo tu. Dobra. Au. Niepokoją mnie moje hapeki generalnie. Chodź to. Chciałbym przynajmniej dojść do checkpointu w miarę możliwości. Edo. Ja tam już wielokrotnie mówiłem, ja mógłbym grać się całe życie w X6 tak długo, jak nie będzie się mi kazali grać w X7. A, oni zadają już tyle. No to co? Powtórzka całego segmentu. Nie lubię pytanie. Aha. Okej. 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 Okej, dobra. Tak już się nie da. Nie dałem rady. Ajej. No to jest moim zdaniem skurwysyństwo w tym momencie, że gracz praktycznie musi się trzymać, powiedzmy, dolnej krawędzi, z której wybiegają na niego niemalże natychmiast przeciwnicy. O mój święty Boże. O mój święty Boże. Czasu na reakcję jest idiotycznie mało, przez to, że prześlignicy pojawiają się na krawędzi ekranu, bo praca kamery jest taka, jaka jest. Nie no, fajny segment. Moim zdaniem bardzo dobrze obrazuje problemy, jakie ma tego. Zwłaszcza jeżeli chodzi o sekwencję 3D i pracę kamery. Oberwę. Okej. Okay. Pamiętko tyle. Okej. Co z tego, że atakowałem krawędź ekranu, skoro i tak obezwałem od przeciwników, którzy wychodzili z krawędzi ekranu?
Aż Twig, to potrzebuje HP oszczędzać. Aż nawet byłem pewien, że wytrąci mnie z do jumpa i przez to spadnę przepaść. Jestem zdziwiony. Naprawdę poważnie jestem zdziwiony, że to się nie przytrafiło w tym momencie. Ten segment będzie trwał jeszcze jakoś długo. Chciałbym wiedzieć. Masz mnie... Ale zacznę boleć od trzymania na logu. Au. Nie wiem, jak można grać analogiem w platformówki. Moją odpowiedzią jest zawsze... Normalnie? Nie da się. No, to była apteczka, super. Kiedy gra się w cokolwiek 3D? Jak najbardziej. Prawdziwym twistem jest to, że... Dopiero teraz jest pasek HP. Jak szybko dostaję obrażenia. Okej. Okay. On bardzo specyficznie dostaje te... Ile? Chyba żartujesz. Czuję się lepiej, człowiek. Tak wam powiem. Od razu człowiek się lepiej czuje, tak wam powiem. Do czego się odnosisz, Marcinie? Do tego, że... wczyłeś. To jeżeli ja wczyłeś, to w tak dużym skrócie. Okazało się, że boss mi zdjął dość sporo HP. Myślałem, że jeszcze przeżyję atak. Po czym cofnął mnie sam początek sekwencji ucieczkowej. Stwierdziłem, że mam kurwa dość. Że pałka się kurwa przegła. M8. Czy naprawdę wygląda, jakbym chciał być masochistą? Zresztą chciałem zapytać, czy w M8 był Frostman, ale w M8 był Frostman. Nie no, zawsze mogę odpalić jeszcze inną chujową grę, jaką tu mam na przykład. A nie, czekajcie, musiałbym tego. Musiałbym... przełożyć kartę. Bo Pokémony to jedna z dwóch gier, które mam fizycznie. Drugą są trzy domy. Czemu nie możesz odpalić lepszej gry? Ja no, widzowie chcieli X7, no to mieli X7. Cóż ja mogę rzec? Lecie, pobierz się, nie pobierz? System update? O, rozpocznij system update. O, odpaliłbym NES Online, ale jest podobny problem taki, że nie mam wykupionego abonamentu, więc nie mogę go odpalić. Tak naprawdę z tych gier, które tu mam, mógłbym tu i teraz natychmiast chyba odpalić tylko tego. Fire Emblema, Legacy Collection 1, Smasha w sumie mógłbym odpalić, czy nie mógłbym odpalić? Interesujące. Nawet nie będę pytał dlaczego. Czy nie mogę...
Zastanawiam się, czy nie mogę przerzucić tego na ten, na kartę SD. Teraz przejść Mega Man na dwójkę po raz setny. O nie. Ile można przychodzić Mega Man na dwójkę? Powiedział ten, który przychodzi Mega Man na trójkę tak regularnie, jak tylko się da. Literalnie nie chcę mieć więcej do czynienia z X7 i tyle wam powiem w tym temacie. A na dziś to będzie na tyle. Trzymajcie się ciepło. Cześć. Nie, a to daj Mega Man 2, jak chcesz.